powracamy na trójkontynent, do miasta New Dagger, do portu New Dagger, gdzie udanym polowaniu na herszta goblinów Mogoga nasza kochana drużyna Trefny Trefl udała się z powrotem do miasta, żeby odebrać nagrodę. Nagroda została im przyznana za martwego, co prawda, Moga, ale 3500 sztuk złota piechotą nie chodzi. I od razu zabraliście się za wykorzystywanie tych funduszy. Zakupiliście prowiant i zaopatrzenie na dalszą podróż. Wynajęliście sobie pokoje w karczmie, ponieważ niestety burmistrz tego miasta, czyli Lord de Arbe, nie powiedział, że już nie będzie was gościł w swojej z posiadłości. I także otrzymaliście wiadomość od swojego, można by powiedzieć, zleceniodawcy, od swojego wybawiciela z Dekomerady, od niejakiego Arwoga, widzącego z Eberonu, można powiedzieć, dość sprawnego maga dywinacji, który przekazał wam, że nie tylko wy polujecie na rzekomego Warforge'a, którego ponoć schwytali synowie Masywu. Jednak nie szczędził, nie rozprawiał się za bardzo w szczegółach, kim może być ten, lub czym ten rywal, który też szuka tego Warforge'a, i postanowiliście, że następnego dnia opuścicie miasto. Ale zanim ruszycie w następną podróż, trzeba trochę pary z siebie spuścić, skorzystać z zdobytej fortuny i trochę się zabawić. Niektórzy zakupili sobie nowe ubrania, inni postanowili trochę wypić. Skutki tego były różne. Gareth poznał nową koleżankę, jak się miałoby okazać. Vincent, ty zdobyłeś nowy, przepiękny strój w postaci czerwonej sukni. A Kae, cóż... Kae poznała kolegów. A Kae spotkała dawnych towarzyszy, znaczy dawnych znajomych, ale o tym jeszcze wspomnimy. Aktualnie, Malwinie, zaczniemy od ciebie. O shit. Malwinie, budzisz się bez kaca. Tak, Malwinie, jako jedyny z twoich towarzyszy nie oddałeś się debuczerii i nie zacząłeś, że tak powiem, dokazywać w karczmie. Więc budzisz się w swoim i także dzielonym przez ciebie i Vincenta pokoju sam, łóżką Vincenta, w którym zostawiłeś go pijanego, jest puste, ale siedzi przy nim Wiktor, nie zwracając na ciebie większej uwagi, i budzą cię po prostu wczesny poranek, pierwsze promienie słońca, rebrilli, które trafiają idealnie do twojego okna, i też dokazywanie mewronów, których dużo jest tutaj na wybrzeżu. Co robisz? No to Marvin, budząc się, nie widząc Vincenta, przyciągam się oczywiście, ponieważ się wyspałem, mam nadzieję. Wyspałem się. Tak, wyspałeś się. Jesteś wyspany, jesteś pełen sił i energii. Twojego snu też nie zaburzyły żadnego rodzaju mary czy innego tego typu rzeczy. Dobry, regenerujący sen, idealny na twoje stare ciało. Wybornie. No to patrzę na Wiktora. On reaguje jakoś. Nie, patrzy się w ścianę. Staje między Wiktorem a ścianą. Nadal bez reakcji. Jego oczy są tak samo zamglone, jak były. Tak. Ma jeszcze na sobie ślady po tym, jak płonął, ale już zaleczone przez Vincenta. Okej. Jest przysmolony.
Tak, trochę przysmolony, ale w pełni zdrowy. Chciałbym go dotknąć. Zobaczyć, czy zareaguje. Możesz spróbować. No to Malwin wyciąga rękę i powoli dotyka go między oczy palcem. Wincencie, czy Wiktor ma jakieś rozkazy, czy... Nic się nie dzieje. Czujesz zimną powierzchnię czoła Wiktora. Tak. Rdzewnik przerobiony na sługę twojego towarzysza nie reaguje na ciebie w ogóle. Próbuję go wziąć tak pod boki i przesunąć tak 20 centymetrów w lewo. Wiktor nie będzie stawiał żadnych oporów, ponieważ Vincent nie był w żadnym stanie, żeby mu jakiekolwiek dać rozkazy, więc jest po prostu bricked, tak, zbrikowany jest. Też Malwinie, okay. Ty go nie atakujesz, więc on jest, nie odpowiada w żaden sposób. Udaje ci się go tak z takim, wiesz, jego pazury chitynowe tak zostawiają ślady. Jak nóżki od szafki. Tak, dusz nóżki od szafki, bo przesuwasz trochę. Okej. Nic nie rozumiem. I schodzę na teoretyczne śniadanie. Chciałbym zobaczyć, czy mogę coś przekąsić w karczmie. No to prawdopodobnie musiałbyś coś zamówić, ale jak schodzisz, to sądzę, że mijasz także pokój, w którym miał wynajęty dla siebie i dla Kae Garrett. Mhm. I widzisz następującą scenę, mianowicie drzwi do pokoju Garetta otwierają się, wychodzi stamtąd, poprawiając ubranie i fryzurę. Powiedziałbyś piękna tiflinka o czerwonej skórze. Daje jeszcze takiego, wiesz, powietrznego całusa do środka pokoju. I wychodząc jeszcze spojrzała na ciebie, lekko dygnęła i wychodzi. A w drzwiach stoi jeszcze trochę skonfundowany, ale Garrett. Garecie, co robisz, kiedy twoja towarzyszka już pożegnała się z tobą i opuściła cię na razie? To patrzę na posłanie Kae i zakładam, że widzę, że jej tam nie ma. Nie. Kae nie widziałeś całą noc. Też trochę na tym skorzystałeś, zapraszając towarzyszkę. Tak. Nie, ale zauważasz, że tam są rzeczy Kae, jest zbroja Mogoga, którą jej oddałeś, jest też... czekajcie. Zalupuję. O. Ale też, co ciekawe, leży pas z jej muszkietami. I... trochę wystaje spod poduszki, ale widoczna jej opaska. Opaska? Dobra, to... I takie tam toboły podróżne. Dobra. Jakieś, nie? Jak dobrze... Worek marynarski. Dobra. Jak dobrze pamiętam wydarzenia poprzedniej nocy? Nic nie pamiętasz. Dobra. Jedyne, co pamiętasz, to, że... tańczyłeś z Kae w tym w karczmie, potem postanowiliście, że po prostu wywędrujecie i Kae zaproponowała, czy żeby może, że tak powiem, kolokwialnie pójść na baby. I dobra. Stwierdziłeś, że czemu by nie właściwie. Ale dalej jest raczej mgła. No to wytłumaczywszy sobie, że Kae po prostu też się poczęściło stąd jej nieobecność, wychodzę, widzę Malwina. Ja jak widzę, że ta tiflinka wychodzi, to rzucam. A, dzień dobry, zapraszam na śniadanie, miłą panią. Może porozmawiamy, skoro już tak wszyscy się chcemy tutaj blisko poznać. I ona na to, o, spojrzałam bardziej na ciebie, Garrett. Tak, zapraszamy. Wow. No, cóż.
Nie odmówię, właściwie czemu nie. Próbuję teraz sobie... To bardzo miły gest. I spojrzała na ciebie, Malwinie, panie... Ach, Malwin, Malwin Olina, a panna jak się, że tak powiem, określa. Spojrzenie wdzięczności w stronę Malwina. Chwileczkę, już mam tutaj. Mówią... nie, spierdzielaj. tu mam notateczki. Mówią na mnie Syria, ale... znaczy moje imię to Syria, ale możecie mówić na mnie Włóczka. No, Włóczka. Wyjątkowy pseudonim. I ty wiesz, Malwinie, że tieflingi bardzo często używają takich, powiedzmy, pseudonimów. To jest ich taki, jakby część ich kultury, że rzadko imion, a bardziej jakichś takich przezwisk. Okej. Okay. No, gdzie się nabawiłaś takiego przezwiska? Jana. Cóż... Przędę nici. Jestem tkaczką. I Gareth teraz się wcina i tak bierze oboje, ale może nie stoimy tak na korytarzu, może zejdźmy już na dół. Tam będziemy kontynuować rozmowę. Włóczko, proszę przodem. A, dziękuję. No i z gracją schodzi na dół do głównej izby. I tymczasem Wincencie. Ty, tak jak już wspominałem na poprzedniej sesji, ale mogę przypomnieć, budzisz się w alejce za tą pracownią krawiecką. Pozbawiony swoich ubrań, ale masz na sobie przepiękną, czerwoną, balową suknię. Łeb boli cię niesamowicie. Ale nie masz zmęczenia, przejdzie ci pewnie, jeśli byś zjadł coś porządnego. Ale dokładnie tu jesteś, tu się znajdujesz. Pamiętam też, że straciłem złoto, prawda? Tak, 50 sztuk złota straciłeś. Okej. Okay. Czyli znajduję się za w jakiejś uliczce? A tak, jest to taki po prostu tył, jakby zaplecze, znaczy nie zaplecze, tylko tył po prostu jakiegoś, znaczy ty rozpoznajesz to miejsce, bo je mijaliście, jak robiliście zakupy, to jest po prostu tył pracowni krawieckiej gdzieś w tej części portowej miasta. Okej, dobrze, więc wychodzę z tej uliczki, chciałbym wyjść na główną ulicę i zobaczyć front tego przybytku. Dobrze, no to wychodzisz, światło oślepia cię na chwilę. Słońce jest wyjątkowo głośne. I rzeczywiście jest to jest po prostu prosty taki, można powiedzieć, drewniany budynek, jak wszystkie, oparty o jedną z tych marmurowych konstrukcji, jak wszystkie w mieście, z przepiękną, przeszkloną futryną, gdzie widzisz manekiny z różnego rodzaju ubraniami i szyld, który głosi po prostu krawiec z piekła rodem. Okej. Wchodzę do środka. Jest zamknięte. Jest bardzo wcześnie i widzisz, że jest taka tabliczka z napisem zamknięte. Świetnie. No cóż, w takim razie udaję się z powrotem do naszych kwater. Dobra, no to sądzę, że mniej więcej właśnie jak twoi towarzysze schodzą ze schodami do głównej izby karczmy, ty jakby przekraczasz wejście, drzwiczki takie, wiesz, westernowe otwierają się i wy spotykacie się, widzicie siebie nawzajem. Jest raczej pusto, jest tylko paru klientów, którzy tak podobnie jak wy mieli wynajęte pokoje i może z dwie osoby, które zostały tutaj
możliwe, że całą noc jesteś tacy starzy bywalcy, stali bywalcy. Teraz dogorywają sobie gdzieś przy jednym stole. Okej, są tam nasi, nasza ekipa jest? Widzicie się. Okay. Centralnie się te spotykacie, jakby widzicie się, że oni schodzą z tych schodów, a ty widzisz ich naprzeciwko siebie, jak wchodzisz do drzwi. Widzicie w drzwiach ubranego w przepiękną czerwoną suknię Vincenta. Długo mnie nie było. Wystarczająco długo, jak widzę. Marvin siada pierwszy przy stole. Mhm. Jest tam gdzieś miejsce, może na pewno znajdziecie. Ładna kiecka, Vincent. Ile dałeś? Dziękuję. 50 sztuk złota, które chciałbym odzyskać, jeśli by nadarzy się taka okazja. I na to odzywa się włóczka i... Wyglądasz wspaniale. Dziękuję ci, losowa osobo. To ona się przedstawia. I to Garrett nachyla się do ciebie i... Rzeczywiście masz bardzo ciekawych znajomych, tak jak mówiłeś. Powiedzcie mi, proszę. A jeszcze nie jesteśmy w komplecie. Ona, no tak, rzeczywiście. Twoja towarzyszka. A to znasz Kaję? Kojarzysz? No przecież tutaj przewróciła oczami. No właściwie to ona do mnie zagadała, a potem przedstawiła ciebie. A tak, no faktycznie. Marvin zaczyna się śmiać pod nosem. To tłumaczy. Garrett, przypominasz, jak Kaję robi, czy poznałaś już Garretta? A, tak, właśnie. No tak, to usiądźmy do stołu, tak, bo właśnie, jak tam humory, Marvin, jak tam humor, Vincent? I zasiadamy do stołu, no i ja zasiadam do stołu. No chyba my powinniśmy pytać, jak tam twój humor, Garrecie. Straciłam przytomność na kilkanaście godzin. Więc nie jest to zbyt wesoła okoliczność. No, nie każdy został stworzony do kufla, który trzeba mieć jakieś wady, nie, Vincent? Czy to jest normalne? Dla mnie nie, ja się tam czuję dobrze. Świetnie, wygląda na to, że kości losu ci tym razem darowały. Fortuna była bardzo łaskawa. Co byście zjedli? Nie wiem, to plecach mam. Tam włóczka tam do ciebie szepnęła, że już właściwie najadła się tymi ciastkami cynamonowymi, ale nie odmówiłaby. Tak, nie odmówiłaby herbaty. Dobra. To dla nas herbaty. Chciałbym coś zjeść, tak. To, Marvin, co polecasz? Wydaje mi się, sądząc po tym, jak przebiegła kolacja u De Arbe, wiesz co nieco się o kulinariach. Oczywiście. Nie wiem tylko, czy ten przybytek wytrzyma twoje wygórowane wymagania, ale ja też bym się napił herbaty. Na początek. Uwierzcie, że moje wymagania na ten moment nie są w żaden sposób wygórowane. Potrzebuję jakiejś strawy. Włóczko, ty coś polecasz? I ona... Tutejszej kuchni? Szczerze mówiąc, rzadko tu bywam, ale... A jeszcze rzadziej tutaj jadam. Nie wiem. Też chyba sądzę, że powinniście się zapytać Morengo i prawdopodobnie nie... macie do wyboru to, co po prostu jest. To... Tak, i szynkarka za szynkwasem tam jest, widzicie, że się krząta właśnie, dość pokaźnej postury minotaurzyca, krząta się za szynkwasem. Dobra. To ja wstaję, nie daję damie czekać i idę po tą herbatę, jednocześnie witając się z Morengo. Dzień dobry, co tam dzisiaj na ruszcie? Szefowo?
To co zwykle. Owoce astralnego morza. Może trochę bekonu się znajdzie, jajka, chleb, masło. Gareth, słyszysz w swojej głowie. Gareth, mam ogromną ochotę na smażone ziemniaki. A smażone ziemniaki są? I ona trochę tak spojrzała na ciebie. Mogę zrobić. Trochę to potrwa, ale czemu by nie? Gareth się odwraca i... Ile, Vincent? Dwa kilogramy. Dwa kilo smażonych ziemniaków, poproszę. Ja tak spojrzała na ciebie i tak... Kolega jest bardzo głodny. Spojrzała przez twoje ramię na Vincenta, ale wzruszyła ramionami. No dobrze, trochę to potrwa, ale czemu by nie? Coś jeszcze? Tak, ja poproszę dużo plasterków bekonu. Dużo, takich dobrze zasmażonych. Da się zrobić. Coś do picia? Tak, oczywiście. My poprosimy dwie herbaty. I odwracam się. Coś do picia? Tobie, Vincent, może też herbatę. Woda. Woda. Dużo wody. Dokładnie. Dzbanek poprosimy. No, to weźcie sobie tam wodę za darmo. Jest to, weźcie sobie z beczki. Tam jest taka beczka i jest chochla w niej. Po prostu można sobie brać wodę. Woda jest za darmo. Dobra, to Malvin? W takim razie... Micha ziemniaków, bekon, coś jeszcze? Tak. Marvin wstaje. Wolnym krokiem podchodzi do baru. Jak już będziesz robić te ziemniaki, to jakby dało się jedną sztukę zetrzeć na tachce i usmażyć taki jakby kotleta z ziemniaka. A, flapjacka chce pan. Dobrze. Tak, ale to nie wszystko. Jajko w koszulce, jedno. Najlepiej takie, żeby pochywało w środku. Na miękko, dobrze. Flapjack, kilka... jajko miękko. A czy macie coś typu krewet? Astralne pędraki. No, gdzieś mam marynowane. Najlepiej na wyściółce z rukoli i do tego jakaś świeża, może przytostowana bagietka. Wrzucę do tego bekonu. Usmaży się na tłuszczu. Będzie wspaniała. Ziemniaki bez soli. Ziemniaki bez soli. Tak. Czemu by i nie? Dobrze. I pieciachki smażone. Na boku. No, jakieś grzyby od zielarza tam mam. Może coś się znajdzie. Wybuchnie. Dobra. No i woda. Oczywiście. Pokazuję ci beczkę, z której wszyscy mogą sobie wziąć wody z chochlą po prostu, tak. Dobra. Prosto do mordy. To biorę... To poprosiłbym o jakiś kufel. No, podaję ci kufel. Dobra, biorę kufel i napełniam sobie go wodą z tej beczki i siadam. Dobra, kiedy już tam spisała wszystko w takim małym notatniku, spojrzała na ciebie, Garecie, i to będzie jakieś... Już patrzę... 5 sztuk srebra. Już, oczywiście. Wyciągam sakiewkę, odliczam 5 sztuk srebra, przesuwam w jej stronę i czekam na zamówienie. Dobrze, no to on patrzy, jak tak czekasz i usiądź, trochę to potrwa. Garecie, może dobrze by było wziąć też coś dla Kary. Przy barze jest, zauważycie, jest kucyk, taki zabawkowy. I na nim teraz kiwa się cielątko, ubrane elegancko, i ona... Młody, pilnuj baru, ja idę przygotować
zamówienie panu. I on tak. Dobra. Biegnie i teraz staje na stołku i siedzi, stoi taki cały zadowolony przy barze. Dobra. A Morengo znika gdzieś za tym. Tam. Na zapleczu. I po chwili słyszycie. Najpierw trochę rumoru przysypywanych ziemniaków, a potem głośny odgłos smażenia dużej ilości bekonu. Wincencie, to jest duża dziewczyna, poradzi sobie. Jak przyjdzie, to sobie zamówi. Ja przyznam się, jestem już trochę głodny. Myślę, że zaraz tu będzie w końcu. Umówiliśmy się, że wyruszamy dzisiaj. Która jest godzina? Jest wczesny ranek, tak gdzieś 7 może. Więc no, wydaje mi się, że zjemy i ruszamy. Mam nadzieję, że nie poszła w jeden z tych swoich pijackich cugów po całym mieście. Oby nie. Ostatnio musieliśmy trochę jeszcze szukać. No to właśnie akurat, żeby zjeść śniadanie, ona zje w siodle najwyżej. I żeby tak, skoro ona już tu jest, to zagaduję do Tiflinki. Mhm. Długo w New Dagger? I ona, całe życie, tu się narodziłam, ale moi rodzice przybyli z Eberonu. A skąd, jakbym mógł spytać? Z Braylen. Ojciec zawsze marzył, żeby być krawcem. W Braylen nie było dobrych miejsc, tanich, żeby założyć warsztat, więc założył go tutaj. Ja pochodzę niedaleko od twoich rodzinnych stron, Zonder. A, przepiękny kraj. Zawsze chciałam tam pojechać, ale znam tylko z odpowieści. O, jeśli błękitny klejnot Eberonu podobno. Tak, Białe Miasto. Twoje opowieści, jeśli znasz to miasto tylko z opowieści, to miejsce, to faktycznie jest tak z 2 razy lepsze. A, to brzmi wręcz niewyobrażalnie. Właśnie, nie ma co sobie wyobrażać, lepiej zobaczyć na własne oczy. No, kiedyś... No, taka podróż brzmi jak coś z absolutnych, niezdobytych marzeń. Kiedy zdobędziemy statek, wszystko będzie możliwe. No, tak zaświeciły się jej oczy, jak to powiedziałeś. Przez ten cały czas tak trochę na dystans była, ale teraz znowu przybliżyła się do ciebie, objęła cię i statek? Opowiedz mi o tym więcej i zaciąga cię z powrotem do stołu sprzy tej lady. Czyli to prawda, że jesteś korsarzem? O, to takie romantyczne. No tak, poniekąd jestem korsarzem. Długa historia, pełna niebezpieczeństw i zwrotów akcji. Ale o statkach, nikt o nich nie opowiada lepiej od Kae. Tu jest nasza prawdziwa serce i dusza, jeśli chodzi o statki, ale tak, myślę, że kiedyś wypracujemy sobie statek i pożeglujemy, dokąd będziemy chcieli. Na pewno polecimy do Eberonu. I ona tak, o, klasnęła w dłonie. Gary, pamiętaj proszę o mnie i z chęcią też pojadę z tobą. Pewnie. Dobrze. No to czekacie na swoje jedzenie. Dobre paręnaście minut. Zamówienie było dość duże. Możemy tak jeszcze, czy ogólnie o czymś rozmawiacie ze sobą. I smalltalk pewnie. Jakiś tam pewnie smalltalk. Siedząc przy stole, czekając na jedzenie, miarowo, uderzając się palcami jakby w zniecierpliwieniu. Malwinie, jak się czujesz? Czuję się tak, jak czułem się wczoraj, tylko lekko wypoczęty. Więc
pamiętasz wczorajszy wieczór? A czemu miałbym go nie pamiętać? Wypiłem może z pół jednego piwa. Rozumiem, że byłeś w innym stanie niż ja. Tak. Różniło nas około czterech piw. Widzisz, jak palce Vincenta szybko przebiegają, Lik jakby sobie coś liczył. Masz tylko trzy palce, musisz użyć dwóch rąk. To dużo alkoholu. Będąc szczerym. Na takiego byka jak ty nie powinno zadziałać za mocno. Cóż, mój układ limfatyczny zachowuje się trochę inaczej niż twój. Co może rodzić pewne problemy. Natomiast będąc szczerym, nie do końca pamiętam wczorajszy wieczór i chcę tylko zadeklarować, że cenię sobie bardzo naszą profesjonalną relację i cokolwiek powiedziane tamtego wieczoru. Nie chcę, żebyś to brał do siebie jako obrazę bądź cokolwiek innego. O, nie obraziłeś mnie zeszłego wieczoru. Byłeś całkiem potulny, Wincencie. Nawet dałeś się odprowadzić bezpiecznie do swojego łóżka, z którego potem zniknąłeś. Kto by pomyślał? Ostatnio moja sukienka zniknęła dzięki Kae. Dziś ty przynosisz nową. Podoba ci się? Ach, to nie jest istotne, czy mi się podoba. Była mi po prostu potrzebna. Gwoli ta, którą ma na sobie Vincent, jest droższa od tej, którą ty miałeś. Okay. Tamta to była chyba 20 sztuk złota, którą ty miałeś, dobrze pamiętam? Może. Możliwe. Formalna po prostu, nie wiem ile. Tak, tak. To nie, bo to, tamta to była formal dress, a to jest taka balowa, elegancka. Ty jakby twoje wprawne oko od razu widzi w tym naprawdę kawał dobrego krawiectwa i bardzo cenny kawałek ubioru. Okej, jak to wyceniam, to może trochę mniej uniwersalna, ale przyda się. Dziękuję. Zaczynam ją doceniać. Ma ładne szwy. Bardzo szczegółowe. Będziesz tak cały czas? Nie wiem. Na razie jest fajnie. Tak, jest wygodna też. Pomimo jej rozmiaru i tak dalej, nie ma tam fiszbi, nie jest usztywniona, ale jest dość wygodna w takim właśnie... No, wiecie, nie ma czegoś tak... Znaczy nie, dobrze mogę powiedzieć. W sajerskim stylu. Jest zaskakująco wygodna. Upatula mnie jak... jak koc. Ten jeszcze odzywa się włóczka i... no tak. Miała być dla baronowej, ale... Ona zwróciła ją niezadowolona, aczkolwiek widzę, że trafiła teraz w twoje odnóża. Wyglądasz wspaniale. Dziękuję. To duża ilość komplementów na jedno spotkanie. Nie zachlałeś wczoraj mordę. Jakoś może cię wyzeruje teraz. Czujesz się lepiej? Słucham? Nieźle zachlałeś wczoraj mordę. Tak. Mówiłeś, że ilość komplementów cię trochę przytłacza. Tak. Chciałem coś zbalansować. Aha, rozumiem. To żart, Vincencie. Tak, już widzę. Zajęło mi chwilę dłużej. Jeszcze nie jestem tutaj. Do końca. Metaforycznie. Fizycznie jestem tutaj, niestety. O, praktyka czyni mistrza. Tak, Garecie, praktyka czyni mistrza. Patrzę ci prosto w oczy. Kiedy tak sobie rozmawiacie, w pewnym momencie do waszych nozdrzy dociera wspaniały zapach pieczystego i niczym po prostu taki, niczym statek elementarny, parując na takiej ogromnej drewnianej tacy
trzymając w obydwóch swoich potężnych ramionach Moryngo właśnie przylatuje waszym daniem, zamówieniem i to po prostu były wszystkie te rzeczy, które opisaliście, wrzucone na jedną, taki blat grillowej, po prostu usmażone. Jak w... Pizzeria Bate Papo. Tak, pizzeria Bate Papo. No. Ale no, trudno, żeby coś było niedobre, jeśli ma w sobie tyle bekonu, więc niestety przez to ziemniaki są słone, bo od tego tłuszczu, od bekonu są trochę słonawe. Dobra, to Gary bierze nóż i zaczyna wyławiać bekon i jeść go ze smakiem z dziecięcą wręcz pasją i radością, popijając herbatu, gorzką, tak, dobrą. Przypominam, że jest lato cały czas, więc te ziemniaki to nie są takie duże, jesienne już ziemniaki, to są takie małe, świeże, młode. Więc on to jest, że ty masz takie frytersy bardziej. A twój placek, Malwinie, to był taki usmażony już ziemniak, ale rozgnieciony jak taki jak smash burger. W drugą stronę niż ty chciałeś. Okej, okay, bo ja chciałem takiego hash browna, nie? Starty. Hash browna, ale rzeczywiście Moryngo zrobiła ci flapjacki. Więc... Okej. Okay. Nie jest aż tak. Jest to podobne, ale trochę mamy inaczej. Mamy jakiś talerz? Nie, to jest na jednym tylko dużym. Na jednym dużym macie noże i macie tylko noże i łyżki. Okej, okay, no to ja po prostu zgarniam te swoje rzeczy w swoją to stronę. Jest, tak bardzo prosto to jest podane. I po prostu, żebyś zjeść z tej tacy od razu rękoma. Zakładam, że to nie jest bagietka, tylko jakiś chleb. Tak, jest po prostu podłużny chleb. To nie jest taka per se ołdejrska bagietka, wspaniała, pachnąca o miękkim wnętrzu. Nie, to jest taki chleb, który tutajsi ludzie jedzą. Z grubo mielonego ziarna. Czy jajko jest jakkolwiek płynące w środku? O dziwo jest. No to nie ma problemu z chlebem. Ja go sobie maczam. O dziwo jest i to była jedyna osobno tak podana rzecz w takim kieliszku od szota. Nie, jak od tej, jak do nalewania nalewek w takim kieliszku. Było rzeczywiście osobno podane jajko. Ale jajko jest duże i niebieskie. Domyśla się, że to nie jest kura ani kurczak. Mało istotny szczegół. Używam czterech rąk do pakowania sobie jeden po drugim ziemniaków do mordy. Przeżyłam je szybko tylko i połykam. Jego rzęsu. Malwin... Zaczynam zwalniać powoli. Malwin stara się zachować taki... jakby docenia to danie. Jest najbliższym, co może pewnie otrzymać tutaj do tego, co by zjadł w domu. Więc sobie macza jajko już jest przecięte na pół. Ten chleb macza w tym niebieskim jajku. Tak, w środku ono miało niebieską skorupkę, w środku jest całkiem przezroczyste. Nie jest białe, tylko jest takie... że ma przejrzystą ściętę, jak pingwin albo struś, no. Okej. Okay. Że no po ścięciu sobie... nie zrobiło się białe, tylko nadal jest przezroczyste. Obrzydliwe. Maczam w tym. jem te grzyby i te pędraki kosmiczne, czy co to tam jest. I staram się delektować tym. I rzucam tylko... Ta włóczka, to chyba nie od nici, chyba od owijania wokół palca i dalej jem. Włóczka się zaśmiała, kiedy to powiedziałeś. Gareth udał, że nie słyszy, ale usłyszał. Dobra, no spożywacie swój posiłek, przygotowujecie się mentalnie na dalszą podróż. I na razie czekacie na swoją towarzyszkę. Tymczasem. Kae. Mhm.
Co tak już opisałem. Tak już w czasie, kiedy twoi towarzysze delektują się śniadaniem, tobie na śniadanie podano tylko trochę wody takiej chluśniętej w twarz i jakiś taki suchy kawał chleba rzucono ci przez kraty, kiedy jesteś właśnie wieziona wozem, na którego pace znajduje się klatka. I akurat jakby skończyli właśnie twoi oprawcy krótki postój i właśnie dwójka, którą rozpoznajesz, czyli jest to niejaki kapitan Francesco z żandarmerii Gardis oraz jego towarzysz jak mu było Juan starszy, no właśnie. Juan starszy. No i jedyne co, to właśnie wstrzymaliście się na chwilę. No, Juan starszy mówi, no, niezła zdobycz. I znowu się widzimy, co? Uderzył w kraty pałką policyjną, przejechał po nich. Masz tu coś, żebyś nie zdechła, zanim cię odwieziemy do Tinty. I rzuca tylko tobie właśnie taki kawał chleba. To Kaja właśnie tak się łapie za głowę, bo rozumiem, że gdzieś została pewnie znokautowana. No, więc... masz twoja... tak, masz jeden HP tylko po nokaucie i... ale nie masz zmęczenia. Masz na sobie tylko swoje ubrania, żadnej broni, wszystko zostawiłaś w karczmie, jak wychodziłaś z Garetem. I ten, coś jeszcze? No i po prostu masz rzeczywiście guza z tyłu głowy takiego krwawego. Okej, właśnie się budzi, bo zakładam, że tam wodą ją obudzili po prostu i tam... Tak, tak, chluśnęli tam do ciebie wodą. A, to śmierdziel. I drugi śmierdziel. I tak patrzy tak z przymrużonymi oczami na... To on będzie się nachmurzył. Podszedł bliżej tych... Ja ci dam śmierdziel. I tam Francesco mu kładzie rękę na ramieniu. Spokój się. Przecież widzisz, że cię prowokuje. Już nie bądź aż takim pogłówkiem. A ty, szczędź swój język. Póki jeszcze możesz. I oszczędzaj oddech. Bardzo się stęskniście, widzę, za mną. Przyznam, że wcale. Najchętniej to bym cię w życiu nie zobaczył drugi raz, ale... mieliśmy szczęście. Po tym, jak... wyrzucono nas z Gardis, jak już uciekliście... musieliśmy trochę zmienić nasz zawód i akurat byliśmy w New Dagger. A tu proszę, kogo widzimy pijanego w porcie, czy dupy i kompletnie bezbronnego? Takiej okazji nie dało się przegapić. O, ale to jakaś nagroda jest za mnie? I taka pyta tak zawodziacko. Oczywiście, że jest. Korsarzem, nie powiedział tego. Z piratką z GIF. Zawieziemy cię do Tinty, oddamy Sir Borowi, a on zwróci nam nasze stanowisko. I odzyskamy nasz honor. A, stanowisko. A pieniężnej nie ma nagrody żadnej? Tak popatrzyli po sobie. No jest nagroda za twoją głowę niby, ale... ja to bym wolał odzyskać odznakę. I rzeczywiście widzisz, że pomimo tego, że mają na sobie mundury Gardis, to nie mają odznak ani żadnych rang. Mają po prostu tylko zbroję i te przyszywanice w kolorach Gardis, ale nie mają w ogóle tych odznaczeń żadnego rodzaju. Ale powiedzcie ile, no... ile dają? Ale co? Ile? Za łeb! Za łeb? 3000 sztuk złota jest. O! I KS tam jeszcze tak w głowie myśli. To więcej niż za Sakhara. Super, super. No, to widzę, że popularność moja się zwiększa. Elegancko. Się no, elegancko. Dobrze, że cię złapiemy pierwsi, to teraz przyjdzie nam wszystko zgarnąć.
co, tylko tak w dwójkę mnie złapaliście? I się Kaja rozgląda właśnie, czy tam ktoś jest więcej. Nie widzisz, w sensie ten wóz jest zabudowany. Masz, po prostu jest taka, ta, że po twojej lewej i prawej są ściany z drewna. Jest tylko taka klatka u góry. Jest po prostu taki, no, z prętów po prostu klatka dookoła ciebie z drzwiami wychodzącymi na tył wozu. Za tobą domyślasz się, że jest właśnie jak to się mówi? Kozel? Chyba się mówi tak na to miejsce, gdzie się siedzi na wozie. Na koźle się siedzi. Nie? Dobra, no. To domyślasz się, że ktoś prawdopodobnie prowadzi wóz, ale nie widzisz nikogo więcej. Tylko ich. A ja jestem jakoś tam, mam jakieś, nie wiem, łańcuchy na rękach czy coś? Czy nie, po prostu, nic, po prostu nic, puszczona nic. Luzem? Tak, luzem wrzucona do tej klatki. Buty wszystko mam, po prostu nie mam tych... Masz buty i masz nóż w bucie. No tak, no to właśnie, się tego pytam, czy mam buty. Okej. I tak. To jeszcze się tak rzucam okiem na zamek w tej klatce. Czy to jest taki klasyczny klucz, czy to, jak to się otwiera? Jest kłódka, która sobie kłódka. Teraz jak jedziecie, to sobie pobrzękuje. Też... wyczuwasz, co jest ciekawe, że wóz bardzo gładko jedzie. Co, patrząc na stan drogi, jest dość ciekawe. I też nie słyszysz, że widzisz właśnie dwa konie, które, na których jadą Francesco i Juan starszy, ale nie słyszysz dodatkowych kopyt z przodu. Okej, okay, czyli jedziemy i za mną są dwa konie po prostu. Okej, okay, dobra, czyli wóz, dwa konie z tyłu. Okay. No to Kaja wstaje, tam się przyciąga, jakby to jest obolała bardzo, ale podchodzi tam powoli do krat, tak się zbliża i się patrzy właśnie, próbuje się rozejrzeć, gdzie jest. Dobra, oni tam co jakiś czas zerkają na ciebie, ale nie robią nic więcej, jesteś w klatce, co masz zrobić. Rzuć proszę na albo spostrzegawczość, albo survival. To może rzućmy na... Bo teraz próbujesz się zorientować w terenie, dobra. Nie? Czyli wiesz, spojrzysz może, na może północ, na południe. Sobie rzucę. I na survival... O, fuck, jeden. Jeden plus cztery, czyli pięć, nie? Ale no, pięć. To... jedziecie gdzieś na zachód, ale nic więcej nie wiesz. Nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Ale oni powiedzieli, że jadą do Tinty. To powiedzieli dwa razy tak, nawet. Tak, powiedzieli ci to już, no. Okej. Wiem, że zachód. To Kaja tak patrzy, daleko jeszcze? I tak do nich woła. Nie twój interes. I nie. A przecież to i nie, Aha. Jeszcze sobie pogniniesz trochę w tej klatce, nie martw się. Jeszcze ją pokochasz, polubisz. Panowie, a dacie zapalić? I tak patrzę na nich. Bułką się najem. No i tak. Postój, potem będzie, to może ci coś damy, a tak to na razie siedź tam cicho i nie kombinuj. Jak się przygląda się im, czy co mają w ogóle przy sobie jadąc na tych koniach. Dobrze, czy no mają to... jakąś broń, czy coś, czy jak Obydwaj są, tak jak mówiłem, w średnich zbrojach, w kolorach Gardis. Mają też hełmy. Widzisz, że Juan starszy ma na plecach za przewieszoną przez plecy tarczę, u boku jednoręczny topór. Ma też u drugiego boku, jak się uważnie przyglądasz, ma też pistolet. Francesco ma kaburę, ale bez pistoletu. I jakby tak przez ramię przerzucony dwuręczny miecz, z którym po prostu jedzie, tak przerzucony ma przez lewy bark. Czy widać u kogoś, żeby miał, nie wiem, klucze na przykład od tego zamka, jakiekolwiek klucze gdzieś przy sobie? Czy... To spostrzegawczość. Dobra, to rzućmy spostrzegawczość. Plus 6, 10. Niestety głowa cię trochę zbyt boli, masz jeszcze mroczki przed oczami, nie widzisz, który z nich mógłby mieć klucze. Nie widzisz ich nigdzie przy pasie, ani też nie słyszysz, żeby pobrzękiwały. Dobra, no to jakby tak
zrezygnowany, jakby cofa się jakby do tyłu wozu, gdzieś tam za tą ławką, za tym kozłem gdzieś tam siada, bierze sobie tą bułkę i zaczyna ją mielić. I pytanie, czy dałbym radę, bo sobie zmieniłem czary po tym, po long reście, czy mógłbym rzucić, stealthując Cure Wounds na siebie? Możesz spróbować. Dobra, dobra. To chcę rzucić Cure Wounds na siebie i jakby zrobić to stealthując. Dobra, to stealthuj i najpierw rzuć na stealth. Cztery znowu plus... Więc tym, że tam jest 6, 10. 10, dobra, im rzucę im, kiedy się tobie przyjmie. Masz tak. Co ja mam zarzucić? No, widzę, że idzie mocno. Cieszę się, bo to znaczy, że dobre będą na potem. Ale zmęczenia nie mam jak coś, tak? Czy nie, ma... nie masz zmęczenia. Nie, dobra, nie dobra. Masz, nie masz, nie masz. Dobra, dobra, no to widzisz, że. Znaczy, nie, na razie nic nie widzisz. Dobra, to opisz, jak rzucasz ten czar. Co robisz? Wcześniej tego nie rzucała nigdy. No to Kaja robi coś takiego trochę głupiego, bo wkłada sobie jakby tak palec do ust, to się tak kciuk i tak się jakby nadmuchuje, robi takie i jeszcze uszami taka lekka para, taka niebieska. Popaj, tu. Tak. Dobra, no i rzeczywiście tak trochę tam buchnęło i widzisz, że Francesco, ej, co ty tam robisz? Co to było? Nie daliście mi fajek, to próbuję coś sobie odpalić sama, mówi Kaja. Co? Coś tam szepnął do niego. Tam słyszysz, że to ona umie magię. I on tak, cholera. Czekaj, muszę sobie zerknąć jedną rzecz. Albo nie, nieważne. Zdujcie wóz! Musimy ją spętać! I rzeczywiście wóz się zatrzymał. Usłyszałaś z przodu jakiś taki bardzo dziwny dźwięk, którego na początku nie rozpoznajesz. W ogóle tego nie rozpoznajesz. Już takie niskie, takie basowe buczenie jakby. I właśnie ten Francesco skinął głową na Juana starszego i idź ją zwiąż i zaknebluj. Nie chcemy, żeby rzucała czarów. Dobra, rzucę sobie tylko na to leczenie, dobra? Tak, ale czar ci się udaje. Czyli 1 do 8, mam 6 plus spellcasting ability, czyli Jezu, to jest wisdom, tak? Czyli będzie plus wisdom, tak? Tak. Czyli plus 2, czyli 8 sobie leczę, dobra. Dobra, no to 9 HP. Wraca ci 8 HP. No i widzisz rzeczywiście, Francesco podaje, widzisz, że wyciąga klucze, które miał na pasie, tak jakby za głową konia, więc nie widziałaś ich, ale rzeczywiście ma te klucze, rzuca je starszemu, no on podchodzi, przekręca tą kłódkę. To Kaja się szykuje i powoli sięga ręką do buta, tak żeby nie zauważyli. Okej, okay. To stealth. Tak, teraz też musisz stealthować. Chyba 4 plus 6. 4. Widzisz, jak właśnie on już miał wskoczyć, ale się zatrzymał. Ej! Co tam masz? Bułkę i bierze bułkę i rzuca w niego przez to ten kawałek chleba. Okej. Bułkę. Deception z advantagem. Dobra, nice. Dobra, zmienię, to zmienię dobra. Tylko 20, biorę inną, bo tam to jest jakaś kurczę skopana, dobra. Zresetuj, cash. Pierwszy rzut, let's 19. Go. Nice. Drugi rzut, awaryjnie rzucimy, ale to już lepiej nie będzie pewnie. No. 14, czyli bierzemy 19 plus co? Deception, co? Czekaj, co? U mnie jest jakby na kancie, jak to się stało? Bardziej 14, ale jest... Ale na jeżdżą to jest 14, no. Bo gra... Wiesz, że to losowanie jest. Nie, to co to ci losowanie mówi, komputer. Jest. Komputer. On i tak robi jasne. Random, a potem tylko ustawia pod to teksturę, więc to dojebane. To 19 plus 1, 20. 20, to on tak tam wiesz, po prostu ta bułka go trafiła. Dobra, tu będziesz głodować. Pod ścianę, ręce do góry. I widzisz, że podchodzi do ciebie i wyjmuje kajdany.
Dobra, czekaj na misję. Okay, wóz lekko się zakołysał, kiedy on jest dość dużym gościem i że wskoczył do środka i właśnie mówi do ciebie, że masz pod ścianę i ma kajdany właśnie. To chciałbym. O nie, to pewnie mi nie wyjdzie, bo po prostu coś twórczego, a pewnie mi to D&D mnie tu zabije zasadami. Zobaczymy, już kombinamy. Dobra, to... No Kaja jakby obraca się, ale chcę od razu jakby też rzucić na siebie jump, który mam z tego Granda. Dobra. Nice. Okej, okay, no to możesz bez żadnych tych, bo to jest twoja umiejętność jako pirata z GIF, taka wewnętrzna, więc to w ogóle nie wymaga od ciebie żadnych tych gestów ani niczego. Tak. No to opisz, jak działa twój jump. Znaczy na razie rzucam na siebie jakby umiejętność jump po prostu. A, dobra. Tak, więc dobra, jakby no jeszcze nic się nie robi, tylko tak lekko jakby nogi się tak trzęsą, tak, taki phasing trochę. Okej, okay, dobra, on tego nie zauważa w ogóle, tam zakręciłaś obcasem i teraz gotowa do skoku. I co, Ale obraca się jakby posłusznie, tak, ale czeka jakby z rękami, aż... On otworzy te drzwi. Dobra, no to on już wszedł do środka. Już otworzył, wskoczył do środka, ma te kajdany. To jak wiem, że on jest w środku, to Kaja chce zrobić salto w tył. Takie, że wykorzystując moc swojego jumpu, żeby po prostu zrobić taki siu i za niego wskoczyć. To już będzie ciężko, nie? Bo to... Nie ma miejsca na to. To jest jakby, tu jest za nisko. A jakby zrobiła obrót i tak skoczyła jakby do przodu na niego? Możesz podskoczyć, odbić się od ściany za tobą i jakby go, jak rakieta, go tak staranować, możesz spróbować. Próbuję, jakby... Dobra, okej. Okay. Fuck, jak to teraz... Wiem, D&D ci pozwala czasami takie rzeczy, ale coś, no, dzięki rok, że tutaj ten... Nie no, D&D cię zabije teraz. Pozwala, chuj. Zobaczycie na Kopernikonie, tam to będzie się dopiero działo. Tak, tam to będą modyfikacje. Dobra, bo jump podwaja twój skok, prawda? Potraja. Potraja. Okej, okay, dobra. Ja mu po prostu rzucę siłę, czy co on, co się stanie. Okej. Okay. To KS skacze, odbija się od boku jakby tej wszczepy i robi dobra. Skok. Dobra. Skok taki. On się tego nie spodziewa. Dobra. Dwójka u niego na kości. Jest kompletnie zaskoczony, gdy widzi, co się dzieje. No nie zdążył zareagować, po prostu odbija się cały wóz. Po prostu podskoczyły tylnie koła, kiedy ty się wystrzeliwujesz jak rakieta i go, wiesz, jakby tak w pasie go uderzasz i razem jak, po prostu, jak z katapulty wystrzeliwujecie z tyłu wozu. On pada na ziemię, leży na ziemi, ty stoisz nad nim, jego koń po prostu dostaje pierdolca, też koń Francesco też, jakby on go musi powstrzymać, ale musisz rzucić na inicjatywę w tym momencie. Dobra. God damn it. 14, nie jest źle. 14 plus 4, tak 4, 18. Dobra, chciałem to wyciągnąć kiedy indziej, ale muszę to zrobić teraz. No i to jest właśnie planowanie rzeczy, jak jest Paweł. Ale nie, to jest super. To z tym jumpem, pojebane. No nie, super. Daj sobie inspirację. Dziękuję. Przyda się. Może się przyda. O kurde! Wow. Z 3D takie. O, to już wiadomo czemu ten wóz tak jechał dziwnie. O Boże, ale korpie. Vincent, to ty? Zredukuj ten odwłok i będziesz na nim siedział. Zredukuj ten odwłok, ale to jest ten zajebisty pojazd na kogoś. Ojeju, zredukuj ten odwłok. No to może być dość krótka walka właściwie. No za postać. O dziwo, Kae, jesteś pierwsza. Oni nie mogą zareagować na razie. Zaskoczeni tym, co zrobiłaś. Co robisz? Czy ja mogę wyrwać broń palną? Bo ten Juan Carlos miał broń, czy Francesco? Jeden miał kaburę.
Juan Carlos ma broń, Francesco ma tylko kaburę, nie ma swojej broni, bo mu ją ukradłaś. No tak, faktycznie. Twój drugi pistolet jest jego, no. No tak, 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 tak. Mogłabym zabrać ten pistolet temu Juan Carlosowi, w sensie, że wyrywać mu jakby skoro leża na nim? Stoisz nad nim, bo okay, ten, dobra. Że ten skok jakby, bo ten skok tak działa, że ty wiesz, po prostu lądujesz też na nogach, więc rzuć na Slay of Hands, to będzie akcja. 19. 19, sądzę, że na luzie. Sprawna twoja ręka niczym kieszonkowiec, po prostu wiesz, sięgasz od razu po jego broń. Mhm. Jest teraz w twoim ręku, masz tam ten jeden nabój. Nie? To masz jeszcze ruch i bonus akcję. To rzucam w bonus akcji Zephyr Strike na siebie. O kurde, no. Tak się jakby robi taki obrót, tak się szybki. I jest taka po prostu tak, że tak nie idzie jakby jej dojrzeć teraz w tej chwili. Tak się rozmazuje. Kaja dzięki temu odsuwa się. Raz, 6 kroków. Ucieka i nie prowokuje wtedy opportunity of attacks, więc... On ci nie atakuje z ziemi? Tak. O, już by cię próbował złapać? Robota na razie pęci. No. Dobra. Co widzisz? Widzisz dookoła siebie dość taką z martwej trawy równinę z popękaną ziemią, właśnie bardzo taka spalona już tym środkiem lata tak naprawdę, którym się znajdujemy. Najgorętszy dzień na Trójkontynencie kiedykolwiek w historii. Mogę sobie to wręcz wyobrazić. Tak, jest dość otwarty teren, ale co pewien czas leżą właśnie takie charakterystyczne nowokręgowe kamienie. Dawne asteroidy, które zostały złapane przez grawitację Trójkontynentu. Widzisz ten wóz, w którym siedziałeś teraz w pełnej okazałości. Jest to wóz dość pokaźny, potężny wóz z taką wstawioną klatką żelazną. Na jego koźle widzisz znajomego Gawła i Zenona, młodszych strażników, którzy też pilnowali was w wieży. Zaprzęgnięta jest dziwna bestia. Ogromny, właśnie taki okrąglutki żuk. Ten, którego ty widzisz, ma taką niebieską, opalizującą skorupę. Po tobie jest Francesco. Francesco, widzisz, jakby opanował swojego konia. A niech to... cholerni gitowie, ich sztuczki. I po prostu szarżuje na ciebie tym koniem, żeby cię po prostu zdzielić tym mieczem. Ale widzisz, że obkręca go tak, żeby cię płazem rąbnąć. Non-lethal. Dwa ataki. Nie trafia. Twój Zephyr Strike jednak ratuje ci. Po prostu jesteś jak miraż. On po prostu przelatuje ci nad głową. Ta jego szarża jakby nic nie dała mu. Zawraca konia i po prostu już tak bardziej stojąc, z drugiej strony cię próbuje też zdzielić. Też nie trafia, ja pierdolę. Wow. Następny jest starszy, podnosi się połową ruchu z ziemi, dobywa tarczy i swojego topora i idzie w twoim kierunku. To ma już tylko połowę ruchu, podchodzi do ciebie widocznie wnerwiony. Następnie są ci młodzi na tym nawozie. Jeden z nich zostaje na koźle, trzyma tą bestię, drugi zeskakuje i biegnie w twoim kierunku. Twoja kolej. Ale szybkie te walki, jak jest tak mało graczy. Dobra, Zephyr Strike cały czas działa, więc mogę się cofnąć raz, dwa. Tak, on próbuje cię zaatakować, ale nie jest w stanie po prostu. Bo teraz ja mogę tego Zephyr Strike'a jakby tak wyczerpać. On mi da advantage na atak roll. Mhm. Wtedy jeszcze mam extra damage, jeśli trafię. Ale jeśli nawet nie trafię, to potem mi się speed zwiększa, czyli mógłbym wtedy jeszcze się ruszyć, tak? Po tym strzale. Tak. To deklaruję, że biorę minus 5 do atak rolla, ale plus 10 do hitów wtedy po prostu. Do obrażeń. I w co celujesz? W goście na koniu, oczywiście, we Francesco. 12, drugi rzut z advantage'em. 19, minus 5, czyli 14, czyli to będzie 14 plus 8, czyli 22, tak? Trafiasz, 22. Boże. Najgorszą osobę złapali, Rangera. Czyli rzucam 1d10, rzucam 1d8 z Zephyr Strike'a, czyli 1d10, wpadło mi 10. Nice. Z Zephyr Strike'a ósemkę rzucam, to jest 4, czyli 14, plus 4 dodaję, więc 18 i chyba... Plus 10. A, i plus 10, czyli 28 i non-lethal deklaruję. Ja strzelam force damage w brzuch, ale taki non-lethal, żeby on po prostu poleciał i padł. Dobra. Trafiasz go prosto tam, gdzie chciałaś, już zgiął się po prostu postrzelony. Huk, oczywiście ogromny wystrzał, chmura białego dymu, ale widzisz, że mocno się zachwiał, ale jest... Kurde. Nie powala go to. Dobra, ale jeszcze po strzale, bo po użyciu Zephyr Strike'a mam 30 stóp, więc jeszcze spieprzam 6. Raz, 6. Teraz Francesco, który trzyma się za ten postrzelony po prostu brzuch.
Tam to mu się gdzieś wbiło w tą, po prostu wbiło dziurę w jego zbroi. Tak. Cholera! Jeźdź ją! Pogania konia i widzisz, że się jakby chowa za ten, za tą skałę. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Po tym wystrzale widzisz, jak tutaj spłoszony koń dobiega tutaj. Francesco chowa się jakby za skałą, nie widzisz go. Carlos, on cię szarżuje po prostu, czyli stąd to jest raz, dwa, trzy. Biegnie w twoim kierunku, widzisz, że Zenon też dobywa pistoletu. I też biegnie w twoim kierunku. Raz, dwa, trzy. Tutaj celuje w ciebie i... stój, bo strzelam! Kyle konu język wyciąga, nie? Tamtego gościa... Widzisz go, on jedną ręką trzyma tę wodzę i dalej patrzy, co się dzieje, stojąc na wodzie. Rozumiem, że gdyby Kyle dobiegła do konia, to w teorii mogłaby spróbować na niego wejść. Wejście na konia to jest połowa ruchu. Możesz go zatrzymać, wiesz o co chodzi. Że on przestanie uciekać, jeśli zdasz animal handling. Jakbym dashował, to kolejne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakbym rzucił Zephyr Strike i od razu go skasował, to miałbym w teorii jeszcze 30 stóp. No to dobiegniesz, ale nie masz już czasu na uspokojenie go, a możesz po prostu chwycić popręg, tylko on cię pociągnie ze sobą. Ale twój jump cały czas działa jeszcze, bo on działa minutę. No tak, no bo teraz jakby ja biorę jeszcze rozpęd przy skakaniu, nie? Tak, jakby... bo to jest skok z rozpędem. Z rozpędem. Zaraz ci to policzę. Przebiegasz 10 stóp, skaczesz, wiesz, robisz skok na odległość, maksymalnie tyle stóp, ile masz siły, ale twój jump czar potraja ten wynik. Czyli 11 i razy 3, czyli 33 stopy. 33 stopy masz przeskoczyć. Raz, dwa, z tym czarem. 3, 4, 5, 6. To nie starczy. Czekaj, no ale skąd zaczynasz? Stąd, nie? No stąd, no. No i tutaj zbierzesz rozbieg, tak? Bo minimum 10 stóp. Mhm. Czyli robisz... kiedy podnosisz się na swoim magicznym skoku i jesteś przy koniu. I mam jeszcze akcję, więc jeśli mam jeszcze akcję, to chciałbym spróbować na tego konia wskoczyć, skoro ja mogę do niego... No to używasz akcję na dash i wskakujesz na konia. Wejście na konia to jest połowa ruchu. To zakładamy, że KF wskakuje na konia po prostu, że robi taki... Dobra, da się bez problemu. Dobra. Czyli to opisz to jeszcze raz. Tak, no to... Kaja po prostu widzi, że... Znaczy, jakby widząc po tym, że Francesco dostał potężnego strzała i nie padł, i kalkuluje sobie szybko w głowie, że kurczę, trochę za dużo przeciwników i wróci tutaj z chłopakami im nawalić. I widzi tego konia biegnącego, rzuca na siebie szybko Zephyr Strike i bonus akcji, i zapierdziela w kierunku konia i po prostu wskakuje, robi jeszcze takie salto w powietrzu i puf, prosto na konia. Jasne. I robi i po prostu odjeżdża. W przeciwnym kierunku niż oni. Siostra na coś. O kurwa. Siostra na coś. Ale to... O, ja pierdolę. Tego się nie spodziewałem. To jeszcze rzuć na animal handling. Kiedy wskakujesz na spłoszonego konia po prostu z powietrza. 9, inspiracji zużyję. 16 plus 4, czyli 20 łącznie. 20, nie, dobra, koń się rzeczywiście przerażony. Ja ale ty od razu, wiesz, chwytasz te lejce, tam go ściągnęłaś dobrze, ubodłaś obcasami w boki, zarżał, podniósł się, ale opanowujesz go bez problemu i zaczynasz uciekać. Kajesz robi takie w ich kierunku i odjeżdża. Giga, ale dobre. Zużyłeś inspirację, dostajesz jeszcze jedną. Dziękuję. Kurwa. I teraz D&D, jak działały pościgi. Dobra, ile ty masz modyfikator do kondycji? Zero. Zero, dobra, czyli masz na każdą akcję pościgu masz 3 punkty i każdy dodatkowy sprint wymaga zdania kondycji. Poziom trudności 10. Pogoń kończy się w momencie, kiedy ty lub oni osiągną zmęczenie 5. I możesz też te punkty zużywać na jakieś inne akcje typu ataki, czary, jakieś dodatkowe machlojki. I ja potem będę rzucał na komplikacje, jakieś się pojawią. Dobra, na razie pierwszy ruch chcę zużyć na po prostu sprint, sprinciuch. Dobra, czyli 3 razy sprintujesz. Ale rozumiem, że to jest wszystko plain, to nie jest tak, że gdzieś się mogę schować albo... No bo jeśli jest na przykład jakaś droga boczna, to bym chciał chętnie się ukryć, nie? Jest tak, jak widzisz. Tu nie będzie żadnej odnogi niestety. Dobra, możesz też użyć więcej sprintu, ale to wtedy zdajesz kondycję. Czyli bezpiecznie mogę na przykład, nie wiem, zużyć
5 sprintów, najwyżej będę mieć 2 zmęczenia po prostu. Tak. To tak zróbmy. Czyli dobra. 2 razy muszę jakby rzucić. 2 razy zrzucasz na Constitution. 12, więc powyżej 10 musisz być, nie? I 9, no to dostanę po prostu 1 zmęczenie. No, trudno. Dobra, masz 1 zmęczenie, ale oddalasz się o 5 jednostek. W pogoni za tobą rzuca się Francesco, poganiając swojego konia. Już patrzę, ile on ma kondycji. On ma akcji 5. W takim razie on po prostu bez nadwyrężania się zrównuje się z tobą. Widzisz, że jest z tobą na równi, ale nic więcej nie robi. Rzuć na koniec swojej tury D20. 11. Nic się nie dzieje. Gładko udaje ci się prowadzić konia, on też rzuca. Widzisz, że kiedy on się z tobą zrównywał, nie starczyło dla niego traktu i wpierdala się w jeden z tych aloesów. Jej! Tak prosto, centralnie, bo na kości ma 1. Nie. Kurde. I musi zdać atletykę bądź zręczność, bądź akrobatykę. Aloe vera. Aloe vederci. O, dobre, dobre, dobre tytuł. Dobra, on wybiera atletykę i udaje mu się mimo to, tym po prostu mieczem ścina ten aloes przed sobą i dalej nie powstrzymało go to. Dobra, twoja tura. Dobra, tak on jest ze mną zrównany, to ja mogę użyć akcji sobie w jednym momencie. No to wyciągam ten nóż z buta i rzucam niego, non-lethal, ale chcę na niego nadal wrzucić, próbuję go rzucić w nogę po prostu, gdzieś w udo. To rzucasz w niego czy w konia? Nie, w konia, broń Boże, w konia. Rzucam w niego, ale jemu w nogę. Okej, dobra. 14 i nóż plus 8 mam, 22. 22, trafiasz, zadawaj obrażenia. No to od razu jakby favorite foe jest rzucany w takim razie. Tylko 1d4, czyli 2d4 rzucam. O Jezu, 2 plus 4, 6. Raniony jest, widzisz, że no, jest już dość ranny. Jedna akcja zużyta na atak, co dalej? Ale on miał 5, więc ja zrobię też w takim razie 5 ruchów. Czyli 3 razy rzucasz na konstytucję. Tak. 5, więc 2 zmęczenia, 8, 3 zmęczenia, 15, dobra. Dobra, czyli masz 3 zmęczenia. Czy jeszcze 2 mogę mieć, dobra. Okay. Tak, odbiegasz o 5 tam jakichś wyimaginowanych jednostek i rzuć D20 na koniec swojej tury. 9. Przy twojej trasie rośnie kępa kolcokrzewu. Wykonaj rzut obronny o zręczność lub poświęć trochę swojej szybkości, by go ominąć. Jeśli się nie uda, dostajesz 1d10 obrażeń. To rzucam dexterity saving throw, 14. 14? Nie zdajesz. O kurde. Uważaj na cylindrokrzewy. Obrywasz 2 obrażeń kłutych. Przejeżdżasz przez ten ostrokrzew i on cię po prostu mocno zadziera twoje ubrania i rani twoją skórę. Francesco, on może dużo daszować, więc znowu zrównuje się z tobą, ale będzie rzucał na Constitution, żeby sobie dodać jedną akcję i cię zaatakować. Dogania cię i po prostu próbuje cię zaatakować mieczem. Nie zdaje Constitution, męczy go to. Jest. Ale wykonuje 1 atak. 21. Trafia. Trafia. Dobra, 5 obrażeń. Kiedy on po prostu tak też płazem tego miecza cię po prostu gdzieś tam bąk po plecach. To mocno obrywa, ale jeszcze się trzyma. O, jest. I on rzuca na komplikacje pościgu. Jemu ten nóż się wbił w nogę i jest może w tej nodze jego? Tak. Dobra. Ojej. 13 na kości, brak komplikacji. Tym razem po jego stronie rosły krzewy. Po jej. To ja już nie mam broni w sumie. Można to potraktować jako atak, że ja podjeżdżam do niego, biorę ten nóż, który ma w nodze i po prostu przekręcam, żeby mu jakby zwiększyć obrażenie. Możesz go tak kopnąć, wiesz, że przejeżdżasz i nogą kopiesz mu tą ranę. Sądzę, dobra, że jestem to w stanie zaakceptować dobra, w tych warunkach. Dobra, to kopię. 12. 12 to będzie za mało. Na pewno ma wyższe AC. Zużyję tą inspirację, w sensie na ten atak. 18. O jeden przebijasz. Jest! Dobra. I w bonus akcji mogę jakby Planar Warriora użyć wtedy? Bo to jest jako bonus akcja, że oznaczam. Możesz. No to jakby 1d8 dodam do ataku sobie. Pff. Czyli Planar Warrior to jest 1d8, a kopnięcie to ile będzie? Minimum 1 plus siła.
czyli plus 0. Tak, czyli 1. 1, czyli, plus 1. 1. Nadal non-lethal go kopię w tą nogę. 3, no to 4. Przerzucasz fioletowawo-błękitną energię na swój but i mu wsadzasz po prostu w bok. No, to drasnęłaś go tak naprawdę. I co dalej? No i zużywam, mam 3 zmęczenia, więc 4 w takim razie, czyli jedną konstytucję sobie przerzucę. Dobra. 18. No to zdajesz. O 4 też się odsuwam. Dobra. A mogę jeszcze raz wtedy rzucić, jak wiem, że to zdałem? Nie ma nic, co tego zakazuje. Dobra, to powiedzmy, że rzucam jeszcze raz. 17, udało się. Dobra, ale czekaj, bo on ma 5 kratek do mnie, więc jak nie odjadę na 5, to on mnie znowu zaatakuje, nie? No, ale on też może pospieszyć konia, zużyć swoje konstytucje. Dobra, ale rzucam jeszcze raz. Rzucam jeszcze raz ruch. 7, czy nie udaje, dodaję sobie tego. Zmęczenie, mam 4 zmęczenia, odsuwam się na 6 kratek i teraz rzucam na... komplikacje. 20! 20. Nic się nie dzieje. Super. Lepsze do człowieka. Dostajesz jakieś turbo. Kurzem mu w oczy po prostu ten z kopyt. Dobra, no to on zużywa swoje constitution, żeby cię dogonić. Nie zdaje, ma pierwsze zmęczenie, ale cię dogania. I drugie zmęczenie, żeby cię zaatakować. O kurde. Dole, no nie, tak już blisko. I nie ile trafię. Zostało? Jest. Dobrze. I rzuca na komplikacje. Znowu jest przy mnie, rozumiem. Skoro tak. Okej. Okay. Oh fuck. Kiedy on macha nad tobą tym mieczem, trafia jakieś krzaczory, tak wiesz, po prostu przez przypadek i ty słyszysz takie z tych krzaczorów i ogromna chmura jakichś ogromnych owadów po prostu teraz na niego wlatuje, kiedy on trafia rój. Kiedy on wjeżdża w rój owadów, trafiają go, yes. Widzisz, że zaczyna się oganiać, one wdrapują pod zbroję i obrywa 4k4 obrażeń. Nie widzisz, co to prawda, co są za owady, ale obrywa 10 obrażeń. Oh. Owady, opiszcie, jak go zabijać. Widzisz, że się ledwo trzyma. Ma taką spuchniętą mordę od tych żądeł. Ledwo cię widzi, ale nadal cię goni. Twoja kolej. Ile kratek są od siebie? Teraz są na równi. On nią dogania za każdym razem. Ponownie kopię go w tą ranę i mówię, daj mi spokój. I kopię go w tą nogę. 9, nic nawet nie... Nic, 9 po prostu. Już nie masz przerzutów. Ale mogę zamiast ruchu zaatakować go kolejne 2 razy? Tak. Możesz. Możesz kopać, aż nie spadnie. To kopię go znowu. Daj mi spokój, znowu go próbuję kopnąć. 12, to było za mało. Możesz to zrobić tyle razy, ile masz. Nie, no muszę, bo on mnie dziabnie, to jest koniec, więc trzeci rzut. Dawaj, trzeci rzut. 17. Trafiasz. Jest! W takim razie 1 za kop, 1d4 od Favored Foe i 1d8 od tego, po prostu napierdziela tą nogą, po prostu już jest frustrowana i zła. O matko! Max! Krytul! I non-lethal, cały czas było non-lethal. 4 plus 8. Ona nie chce... Tak. Ile obrażeń? 12. 12? Tak. Opisz, jak strącasz go z konia. Nie! No to ja po prostu tak trafiam po prostu w tą nogę tak mocno, że ten nóż mu jeszcze głębiej wchodzi i on po prostu tak i po prostu się zsuwa, po prostu nieprzytomny się staje i po prostu zsuwa się z tego konia i tam pod spodem się gdzieś tam jeszcze na tych lejcach trzyma i tak jedzie i ten koń zaczyna zwalniać. I Kae odjeżdża po prostu w siną dal. Zmęczona. O kurwa. Panie Pawle. Ale kurwa akcja. Kae, udaje ci się zgubić pościg. Widzisz, jak twój, że tak powiem, oprawca pada z konia. Nieprzytomny. Za dużo krwi stracił, kiedy wbiłaś mu ten nóż. Ale no, domyślasz się, że prawdopodobnie to przeżył. Nie widzisz reszty jego towarzyszy i na razie masz chwilę, żeby odsapnąć. Tymczasem w karczmie skończyliście już swój posiłek, zdążyliście spakować rzeczy, wrócić do swoich pokoi. Tak stoicie przed na razie jakby... Dobra, inaczej. Skończyliście już swój posiłek i... Zastanawiacie się, gdzie może być wasza towarzyszka?
Zastanawiam się, gdzie może być nasza towarzyszka. Dobre pytanie. Dobra. Czyli to jednak jej... Czyli jednak wpadła w cuk. Pewnie znów ma jakąś pijacką wizję. Znając ją, pewnie ślady jej działalności są po całym mieście. Może wystarczy popytać. Pewnie leży w jakimś rowie. Albo w jakimś łóżku. To tak jej klątwa. Wypadałoby się zacząć zbierać. Ta. Ja jej rzeczy pakować sam nie będę. Jedno mnie niepokoi ta opaska. Jeszcze nigdy nie widziałem, gdy ją zostawiła. Ale cóż, po pijaku pewnie zapomniała. Chcę zrobić investigation. Na czym? Pokoju Kae. No to jest też pokój Gareta, więc tak. Rzucaj na investigation. Czego szukasz? Rzeczy Kae chcę je zebrać. Po no pierwsze, to... że je spakować, żeśmy nie wyruszyli znowu późno, bo ona jest tam gdzieś na jakimś cugu. No. A po drugie, chcę im się przyjrzeć. Dobra, to sądzę, że Paweł najlepiej opisze, co ma przy sobie. Kae jest to... zazwyczaj. To broń jest sejmitar, jest jakiś flask, są kostki, flintlocki, plecak, jakiś tam śpiwór, przeżarcie, zwykłe żarcie. Dobra. Gdzieś tam jest pogięta cały czas chyba ta kartka z tego, z inwentory tego świątynnego, gdzie po prostu Kae wykrzycuje jako brudnopis i tam sobie coś bazgrze, bo cały czas mam to zapisane, że mam. To jest sobie fajka, jest proca, jest siatka. Jest ten zwój wykrycia pułapek, którego w końcu nie zużyliśmy. Zużyliście. A, zużyliśmy? Wykryłaś pułapkę na arenie, że się drzwi, że się zamknie. Dobra, sorry, to nie odklikałem jej. Masz... jeszcze są worek tych pocisków dziwnych. Tak, worek tych orbital ammo, podka też jest. I te, do, pro... te do procy. Tak, do procy. Climber's Kit, zbroja, tak skro, no i ten pas plus 10 HP też gdzieś tam leży, bo jakby już teraz jest używany jako też pas do broni, nie? Więc tam jest jakoś przerobiony, żeby... Okay. Aha, no dobra, i broń. No, więc jego uznaję, że on tam gdzieś też jest. Takie graty. No widzisz, że są jej rzeczy po prostu, no prawie że wszystkie. I oczywiście w plecaku jest taki chaos, bo tam wszystko wpieprzone byle jak, nie? Tam jest... Nawet nie próbuję tego sprzątać. Pakuję te wszystkie rzeczy w jakiś tobą, do czegoś to zmieści jakoś, nie za bardzo. No ona ma taki wór taki marynarski. No, to w czym najczęściej by to też przynosiła i zarzucam to na Wiktora, który będzie się teraz tymi rzeczami opiekował, dopóki ona się nie pojawi, nie znajdzie. Dobra. No nie chcę ich zostawiać tam po prostu samych. No, bierzesz jej rzeczy. Jakie były, to zostały opisane. Co dalej? Co robicie dalej? Też mapa i kompas, bo jak coś, nie? Bo to też ona zawsze Kae nosiła tą mapę. Tak, całą, i mapę, jej tak, luneta też została. Luneta, tak, no. Cały czas zepsuta. Wszystko. No, i też, i ty też wiesz, pamiętasz to, Wincencie, że to, że ta luneta była dla niej ważna, nie? Bo przecież prosiła cię, żebyś udobruchał tego łapę, żeby ci to w ogóle jej, żeby to wydał jej, nie? A to jest cenna rzecz, taka luneta, to jest 200 sztuk złota. Jej pieniądze też zostały właściwie. Jej przydział pieniędzy. No. Cóż. Czyli... Cóż. Mów, Wincencie, mów. No, nie wróciła tu na pewno jeszcze. To jest pewne. Albo leży gdzieś zapita, albo leży gdzieś zabita. Dobra. Ostatnio widziałem ją. Gadę, próbuję sobie przypomnieć, gdzie ostatnio widział Kae, jak wyszli razem. Tyle, ile pamiętasz. Poszliście gdzieś do portu. Tam zagadaliście jakąś grupkę i reszta sytuacji się rozwinęła. I to ona zagadała do włóczki. Tak. Garecie, dobra. Z kim spotkałeś się wczoraj wieczorem? Kto widział Kae? Gdzie ich możemy znaleźć? Zapewne dalej nasza... tam jest.
Tak. Nasza towarzyszka. Rozglądam się, czy ona już poszła, czy nie? Włóczka jeszcze jest. Towarzyszka, włóczka, Boże, Garrett, proszę cię. Jak coś, to ja chciałem zdeklarować, że Malwin stoi przed karczmą. Jasne. Nie, poszedł z nimi. Jasne. Jakby wypatruje, rozgląda się, patrzy po mieście. Dobra. No to jeżeli czegoś chcesz poszukać, to możesz rzucić na spostrzegawczość. Chciałbym zobaczyć, jak ludzie reagują na mnie stojącego. Dobra, przed. To no nie? Czy insight, jakby się zmieniło coś przez te... Przez tą jedną noc. Mm-hmm. Insight? Mm-hmm, to bardziej insight. Mm-hmm. 19 plus. 19, nice. No to będzie 22. Dobra. No to miasto o tej godzinie już się obudziło do życia. Ludzie już ruszają do swoich na miejsca pracy. Co pewien czas rzeczywiście ktoś na ciebie spojrzy. Ale nie masz jakichś takich super nieprzyjaznych raczej wzroków. Jedno tylko zauważasz, że jak jest stajnia przy karczmie, to tam zerknąłeś i zobaczyłeś właśnie grupkę dzieciaków, które jak zobaczyły, że ty je widzisz, uciekły. Okej. Okay. Stajnia tam są nasze konie. Tak. No to ja idę wolnym krokiem w stronę, tak jakby nie, żeby nie wyglądało, że idę za tymi, że nie gonię tych dzieciaków, tylko idę po prostu w stronę tej stajni. Jasne. No to dochodzisz do stajni. Tam są boksy, w któryś z tych boksów pewnie stoją wasze konie. To ale zauważasz jedną ciekawą rzecz. Okay. Mianowicie jak jest ten główna alejka stajni. Mhm. Widzisz, że leży tam przewrócone wiadro z białą farbą, taką jaką był malowany ten napis. Napis przed ta tablica przed portem Niedager. Okej. Okay. Tam w tej stajni ta farba. Tak, leży przed no. Okej, okay, no to chciałbym podejść do boksów, w których są nasze konie. Mhm. I zobaczyć, czy Kae koń jest. Dobra, no to podchodzisz do waszych boksów i twoim wzrokiem pokazują się wasze konie. Jest też naleśniczek. I wszystkie mają namalowane jakieś różnego rodzaju obraźliwe graffiti na sobie. Tą białą farbą. I są rzeczy w stylu spierdalajcie stąd, mordercy, siusiak, konie mają śmieszne miny domalowane. Tylko nie siusiak. Tam brzydale, gupole, inne takie rzeczy są po prostu pomalowane takim bardzo koślawym pismem na waszych koniach. I też jest naleśniczek, który patrzy na ciebie wyczekująco. Marvin spuszcza wzrok i ściąga kurtkę i myje te konie. Kurtką? Nie, szukam jakiejś szmaty. Dobra, no to farba jest jeszcze dość świeża, więc to jest też taka... możesz po prostu wziąć gdzieś tam wodę i rzeczywiście schodzi, bo jest póki co świeża. Ale trochę ci to zajmie. Okay. Cztery konie to jest dość dużo roboty. Się. Przy czym koń Garetta, który jest koniem od pani szeryf, się opiera dość poważnie i ci próbuje ugryźć, kiedy to robisz. Okej. Okay. Jestem w stanie skastować message do karty na górę, bo jesteś, to jest dość blisko. Tak. No to... Bez problemu. O, no, nie działa mi super. Słyszycie? Bum. I... W wiadomości w waszych głowach rozlega się koń Kae tu jest. O, to a możemy odpowiedzieć coś, czy... Tak, możesz. No to przynajmniej wiemy, że nie dała nogi z miasta po pijaku, co? Pewnie leży w rowie albo w czymś domu. Właśnie,
Włóczko. Moja droga. Jemy je po prostu. Może przypomnisz mi, pomożesz. Wiesz, z kim mogła pójść Kaer tamtej nocy? Już wychodziliśmy wtedy. Tak, ale widziałam. Ona już tam jeszcze trochę więcej kupiła alkoholu i trochę już była, że tak powiem, godne podziwu, ile umie w siebie wlać, jak na tak wątłą istotę, ale cóż, dużo rzeczy mówią o piratach z GIF. Tak, widziałam. Widziałem, że dwóch mężczyzn wyhaczyła. Takich dość... I zaczyna ci ich opisywać. Mhm. No i opisuje, że właśnie czarno-czerwone zbroje. Jeden miał taki pióropusz, w ogóle jacyś chyba dostojni panowie. Mówi, że przyjechali tu niedawno, chyba wczoraj. I też zaczyna ci opisywać ich twarze. Mhm. I ty od razu się orientujesz, kim są ci mężczyźni. Że ona opisuje ci właśnie Francesco i Juana Carlosa starszego. W formie. Vincent? Vincent, mamy problem. Tak. To... Wiem, zgubiła się. To problem. Tak, gorzej. Carlos, Francesco, oni tu byli. Zabrali Kaę. A jak w momencie, kiedy wypowiadasz Carlos, Francesco, Vincent rzuca się biegiem po swoje rzeczy. Do pokoju? Tak. Dobra. Zbiera je jak najszybciej, może pakuje do toreb. To Gart robi to samo, ale tak zatrzymuje się, przybiera bohaterską pozę i mówi: Łódko, muszę iść. Moja towarzyszka jest w niebezpieczeństwie. Muszę zmierzać ku cieniom Rebrilli, ale wrócę tu. Być może. Żegnaj. Załamuję rękę i wybiegam na górę po swoje rzeczy i kulbaczę konia i dobra. Zbieram Malwina po drodze. Kurde. Ja jestem przy koniu. Dobra. Oko obserwatora widzi jeszcze, jak właśnie Gareth tam gdzieś znika. Włóczka jeszcze tylko westchnęła i zerknęła na Morengo, a Morengo mrugnęła do niej okiem. Wzruszyła ramionami i wychodzi na miasto. Tymczasem, co wy robicie, kiedy się tak zbieracie? No ja to myję te konie, nie? Chyba to mi zajmuje czas. Trochę to zajmuje, no. Tymczasem wy zbieracie już swoje toboły i wbiegacie do stajni. Widzicie właśnie Malwina, który jest już przy drugim koniu i go właśnie przeciera szmatą. I widzicie też te graffiti na waszych wierzchowcach. Malwin, Gardis porwał Kaę. Szybko, nie ma czasu na mycie koni. Ruszamy. Ty. A nie widzisz, jakie tu są napisy? To trzeba zmyć, zanim huszymy. Nie wypada tak. To nieważne. Musimy jechać teraz, Malwin. Ja, dobrze, ruszajmy. Francesco tam jest. Tak, gdzieś. Dogorywa. Ale skąd wiecie, że to się stało? To chwileczkę. Powiedziała mi. Włóczka, ona wszystko widziała. To oni, ja ich twarzy już nie zapomnę. Nie po tej pamiętnej nocy. To byli oni na 100%. Podejrzliwe. No, nieważne. Moje rzeczy. Muszę wziąć moje rzeczy. Przygotujcie konie. Za has wracam. Dobrze, spotkamy się przy bramie. Tylko której? Gdzie oni mogli pojechać? To już chyba ty wiesz najlepiej. I Malwin odbiega do góry. Więc Marvin pakuje rzeczy i tylko chciałby zagadać Włóczkę. Ona tam jest, czy ona już poszła? Możesz ją jeszcze złapać, sądzę już. Tak, okay. Jak ona już odchodzi, no. Widziałaś, jak zabierali Kaę? Zabierali? Myślałem, że to ona ich gdzieś zabiera, ale tak. Byli uzbrojeni. No, mieli zbroję, tak, ale nie mieli przy sobie broni. Jakie zbroje, jak wyglądały?
I opisuję ci zbroję Gardis, żandarmerii Gardis, tak? Czyli czarno-czerwone, czarno-czerwone przyszywanice z dość skąpymi elementami metalowymi, gdzieś tam pewnie na ramienniki, nagolenniki, coś w tym stylu, ale głównie taka płócienna zbroja gruba i też opisuje, że jeden z nich miał pióropuść i ty orientujesz się, że chodzi o kogoś wyższego rangą. Okay. Czy coś jeszcze by ci powiedziała? Nie, tylko powtarzam mniej więcej co Garrettowi. Miałeś czas, żeby się przyjrzeć im, jak byłeś w tym w celi, więc rozpoznajesz, że o kogo może chodzić. Okej, okay. No już bez słowa po prostu pakuję swoje rzeczy i zbiegam do reszty. Vincent wskakuje na konia, ale nie może zarzucić nogi. Ślizguje się. A, no tak. Zastanawia się chwilę. I wskakuje bokiem z nogami na boku konia. Okej, okay. Po damsku siadasz na koniu. Tak, dokładnie. Po tą skórę, tak? Zrzucił Vincent teraz, czy co? Nie, nie, ma suknię na sobie. Suknię, dobra, okej. Okay. Dobra, Vincent, miejmy nadzieję, że potrafisz cwałować tej pozycji. Jedziemy, wypytajmy strażę. I na początku, z tego co widzę, Portnum Dagger, z niego są trzy drogi, więc pewnie trzy bramy, nie? Popatrzmy. Bo już ten. Tak, trzy drogi, trzy bramy. Najpewniej wrócili do kasa, do Komerany. Tak. Więc jedziemy do bramy tej, powiedzmy, południowej. I wypytać strażników. Znaczy, dokładnie jest tak, że południowy szlak i zachodni do jednej bramy. Dobra. Prowadzą. Druga brama to jest po prostu bardziej, że port się kończy i tam z portu jest droga. Okej. Dobra. To ja jadę do drugiej. Czyli są dwie bramy, powiedz. Dobra. Rozdzielmy się i ustalmy. Spotkajmy się w tym miejscu za 5 minut. Dobra, wypytamy strażników, więc gnam do tej bramy. Ja z Garrettem rozumiem, bo Malvin chyba się rozdziela. No ja jadę do drugiej, dobra. Żeby spytać, czy w drugą stronę nie pojechali. Okay. No to ja z Garrettem w takim razie. Taki. Dobra, no to, to jest małe miasto, więc szybko docieracie do tych bram. Malvin, ty do powiedzmy północnej, wy do południowej. Dobra, są tam strażnicy, są to żołnierze tej wolnej kompanii. Charakterystyczne mundury i muszkiety. No, stoją i patrzą po prostu, kto przejeżdża przez bramę. Ruchu nie ma zbyt dużego. Jeśli dobrze pamiętam, Hacza domek nie jest niedaleko tutaj? Blisko tej bramy do południowej, tak. Okay. Jest tam rzeczywiście dom Hacza. Garrecie, spytaj ich. Ja spytam się Hacza, czy może jego ludzie coś widzieli. Może być bardziej skory do pomocy. I jadę do Hacza. Dobra, no to... Za to, że go tam zastanę. Dobra, no to podjeżdżasz do chaty Hacza. Pewnie pukasz do drzwi, jak znam, bo łupiesz w nie. Łupię. Mija chwila, drzwi się uchylają tylko i widzisz Hacza w piżamie i... Czemu o tej porze mnie budzisz? Hacz, środek dnia. Kae została porwana. Potrzebujemy twojej pomocy. Co? Jak to porwana? Kto ją porwał niby? Gardis. Gardis? Czemu Gardis? Długa historia. Muszę wiedzieć, czy ktoś widział, gdzie wyjeżdżali tej nocy. Może twoi ludzie, oni wieczorami będą na pewno bardziej obecni w mieście, czy... Na pewno. Nie, ale wiem. Dwa konie minimum. Jeżeli też ją, więc. Wiem, że do portu przyjechali jacyś z Dekomeradę. Ale nie wiem, czy to było Gardis. Mieli po jakąś bestię chyba przyjechali, bo mieli wóz taki z klatką. I mega cykadę jedną ze sobą. Ale to tylko słyszałem, nie widziałem tego. Wiem, czym jest mega cykada?
Rzuć na naturę. Okay. A nie, natura bądź historia do wyboru. Wiedział, by nie wiedział? No, może nie wiedzieć. Nie, nie ma wiedzy absolutnej. Okazuje się, że sporo jest tych zwierzątek. Dobra, to rzucę na historię w takim razie. Co najmniej 200 zwierząt. Tak. Kurde. 10. 10? To nie kojarzysz. Nie kojarzysz takiego stworzenia. Super cykada. Mega cykada. Mega cykada. Jakie to zwierzę? Nie, szkodnik taki, raz na parę lat. Wielkość, waga. No duży, tam, pociągowe zwierzę. Silne, niebezpieczne, ale... Owad, 6 odnoży. Tak, błękitny pancerz. Waga, duży. Pytając go już, Vincent odchodzi już do traktu. Kilkaset funtów i już tam więcej nie słyszysz, co mówię. Okej. Stoję przy trakcie. Padam na trakt i zaczynam szukać śladów, owadzich śladów, ciężkich Dobra. Śladów. Survival. Mijasz tak naprawdę Gareta, który w tym czasie rozmawia ze strażnikami. Dobra. Garecie, co robisz? Czołem, panowie. Dwudziecha. Ciężka noc. No, dobra, to zaraz do tego przejdziemy. Ciężka noc. Duży ruch na trakcie był? Dużo ludzi wyjeżdżało z miasta? Tylko zamieszanie, jak wy wróciliście, to trochę było. A tak to... Mhm. Nie, no tyle co zwykle. Jeszcze nie wie, jeszcze się nie dowiedzieli, że teraz trakt bezpieczniejszy, to ludzie trochę jeszcze się boją, ale... No nie, to tylko jeden wóz. A takich widzieliście i opisuję, jak wyglądają tamci. Oni. O, a tak, byli. Właściwie ciekawe, co tu Gardis robi. Nie no, byli. Ale oni po coś pojechali do portu, coś chyba przywieźć albo odwieźć. Mieli taką wóz z klatką, jakiegoś stwora wieźli chyba. I pojechali w stronę portu? Nie, już odwieźli to, co mieli i pojechali na zachód potem. Na Tintę czy Dekomeradę? Na Tintę, jak na zachód. Na Tintę. Tinta, dobra. Dzięki, chłopaki. Do usług, cywilu. Będę leciał. I widzę gdzieś tam Vincenta. Widzisz, jak Vincent właśnie ten Eureka tam gdzieś krzyczy, rozłożony na trakcie. Dobra. Tymczasem Malvin. Ty podchodzisz od tej jakby tej części, przebiegasz przez port pewnie. Mhm. I podchodzisz do tej bramy przy porcie, która otwiera się już dalej na pustynię, na Sorre i dalej do Velkatfram. Tak, podjeżdżam do strażników. Mm-hmm. A witajcie, mam szybkie pytanie i zabrzmie jak świr, ale może mi pomożecie. Czy widzieliście tutaj, czy ludzie z Gardis przejeżdżali przez tę bramę? Gardis? Co oni by tu mieli robić? Nie było tu żadnych Gardis. No oni się raczej Dekomeradę trzymają przecież. Jesteście tego pewni? Oczywiście. Jakbyśmy widzieli, to byśmy nawet ich spytali, czemu tutaj jadą. No dobrze. No dziękuję bardzo i do zobaczenia w takim razie. I wracam do miejsca ustalonego. Oni tak popatrzyli na siebie, to co mu chodzi, ale... Dobra, okay. No to spotykacie się, jakby widzisz, spotykacie się już tam przy, powiedzmy, że już przy bramie południowej. Tak, że poszedłem tam na miejsce i gościłem. Dobra, i teraz tak, ty, Vincencie, rzeczywiście wiedziałeś, czego szukasz i widzisz charakterystyczne dość ślad, mianowicie są świeży ślad kół, dość ciężkich, to musiał być dość ciężki wóz. I właśnie nie ślady kopyt, tylko takie, wiesz, wydeptane, wyszurane niczym jakiś ogromny trzyszcz, czy coś takiego, charakterystyczny ślad sześcionogiej istoty. Byłem w stanie ustalić kierunek? Na Tintę. Okej. Okay. Na zachód.
obserwuję cały czas ten trakt. I masz tak dobry rzut, to jeszcze dwa konie do tego. O podobnym, podobnym czasie prawdopodobnie. Wóz ciągnięty przez tego stwora, jeden woźnica, może więcej, dwa konie. To będą oni, to muszą być oni. Dobra, to wiemy już wszystko. Konie oddam potem. Pani szeryf nie będzie zadowolona, ale wyższa konieczność. I spinam konia i pędzę traktem. Dobra, co robi reszta? Pędzimy za Garetem. Ja rozglądam i robię to samo. Dobra. Cały czas jakby śledzę ten trakt, że wiedzieć, nie zjeżdża gdzieś czy coś, by mieć pewność. Jasne, jasne. Trop w sensie. No tak. To łatwo ci go śledzić, jest bardzo charakterystyczny. Mhm. I mija tak naprawdę niedużo czasu. Ledwie... dobra, a co, naleśniczka macie ze sobą, czy go zostawiliście? Chyba zostawiliśmy. Dobre pytanie w sumie. No, zostawiliśmy tak. Raczej. Okej. Okay, swoje konie przygotowaliśmy, więc... Dobra. No, by nas to... opóźnił. Naleśniczek został. No to... Na razie jest akcja ratunkowa. Galopujecie. Pchani do przodu Tom. Niepokojem o swoją towarzyszkę. Kto ma najwięcej pasywnej percepcji z was? Ja. Ty. Tak, racja, teraz masz mnóstwo. I w pewnym momencie ty, Wincencie, widzisz charakterystyczną sylwetkę na horyzoncie, na koniu, którego nie rozpoznajesz, ale burzę czerwonych dreadlocków i czerwony kubrak K rozpoznajesz z bardzo dużej odległości. I widzisz też, że słania się na tym koniu. Widzę ją. Gdzie? Przed nami kilkaset metrów. Ale samą? Na koniu, samą, tak. Jedzie w naszym kierunku. Jak on wam pokazuje, to też ją zauważacie. Dobra. No, lekko skonfundowany, ale kontynuuje rajd w stronę KL, wyciągając broń, spodziewając się, że ktoś za nią może jechać. Ja co, coś myślę z traktem, przecież. Marvin rzuca tylko, uważajcie, to może być pułapka. No, dlatego wy zostańcie z tyłu i ubezpieczajcie. Dobra. Kael, jesteś bardzo zmęczona tym całymi wydarzeniami. Spadnięta, no. Ledwo się tak oparta o tego konia, tak naprawdę już dajesz mu się trochę prowadzić. Mhm. Ale no, jesteś spostrzegawcza, osokoli wzrok tego. Częsta bywalczyni bocianiego gniazda i rzeczywiście tak. Dostrzegasz swoich towarzyszy. Kiedy pędzą w twoim kierunku. O, no to ja się lekko uśmiecha pod nosem, ale jakby nie przyspiesza, tylko cały czas jedzie na tym koniu tak ten. Znaczy nie, dobra, to Kae schodzi z tego konia po prostu i staje przy nim i taka już jest... Tak się wiecie, no tak się już słania też i tak. Czeka po prostu, dojadą. Tak. Widać, że jest słaba. Dobra. Vincent no, jedzie najszybciej jak może na tym koniu. A Garrett miał jechać pierwszy? Aha, dobra, okej. Okay. Zbliżamy się pierwszy Vincent. Gdy zbliżamy się do KE, przywołuję Wiktora, który zakładam, że tutaj musi się z przy takiej odległości, nie wiem, czy on nadążał za nami, kiedy my cwałowaliśmy, więc... Jeżeli jechaliście pełną prędkość końską, no to on został w tyle dość poważnie. Okay. No bo on ma tylko 40, konie mają po 60, jechaliście parędziesiąt minut, no to to... Multiplikuje się, nie? Tak, to się mnoży ta przewaga dość poważnie. Czy mogę go w takim razie przywołać? Ustaliliśmy, że niby potrafi. Możesz go przywołać, on po prostu nagle z któregoś z krzaka, jakby tam cały czas był, wyskakuje. Okej. Okay. Wychodzi on nad, przed trakt. Kae. Vincent jedzie w stronę Kae i mija ją. Jedzie dalej. Pędem, patrząc na trakt.
obserwując ślady. Jedzie Dobra. Przed siebie. Szukając dalej powozu. Dobra. Vincent, stój! Kaja jest tutaj. Nic nie jest i tak ją, Gareth ją tak właśnie lustruje. Mm-hmm. Widzi, że się nie czuje najlepiej, więc... Znaczy, jest zmęczona. Tak jeszcze jak podchodzisz do niej, nie? To tak Kaja się... Gareth, tak ci łapie za ramię, tak patrzy ci w oczy. Zaliczyłeś? Gareth nie może się powstrzymać i właśnie tak reaguje na tą informację i kładzie jej tak dłoń na ramieniu i tak, zaliczyłem. Jesteś świetnym skrzydłowym. O lepszego nie mogłem poprosić. I trzymając jej tą rękę na ramieniu, nie wiem, czy potrzebnie, czy nie, ale leczy ją za 9 HP. Dobra. Ja widzi, że jest ranna. Dostaję ten, dzięki. Wiktor, jestem z twoimi rzeczami. O, to od razu Kaja podchodzi jakby, poczekaj Gareth, i szuka w tych rzeczach fajki po prostu. Na głodzie. Szuka, wyciąga, zapala i robi taki oddecha po prostu porządek. Dobra, jak będziemy mieli trochę czasu, to jeszcze ci zaparzę coś dobrego. Jak chcecie ich znaleźć, to jedźcie tam. Nie Dobra, zabijałem ich i zachowałem ich przy życiu. I tak mruga dam do ciebie, Gareth. Doceniam. Vincent się nie zatrzymał. Nie. Pędzi. Na razie Marvin pędzi. Też się nie zatrzymał. Dobra. Wymyślimy coś na nich. To jedź, Gareth, ja to poczekam. Nie, no nie zostawię cię w tym stanie. Chociaż no już jest lepiej. Jedź, naprawdę, bo oni ich pozabijają, a myślę, że można ich lepiej wykorzystać. Dobra. I siada i tam zaczyna po prostu wyciągać sobie jedzenie, coś i tam. Dobra. Czy końka jest bardzo zmęczony? Widać po nim? Jest, piana jest leci. Sapany, jest, piana leci, ale może jechać dalej. Dobra. Jeszcze trochę zanim go zajedzie, ale nie jest to niemożliwe. Dobra, to jedź do New Dagger, my zaraz wrócimy, trzeba powstrzymać Vincenta albo mu pomóc, zobaczymy. Dobra, siadam. No to Kaja wsiada na tego konia swojego, Dobra. Jakby zabiera z Wiktora toboły i go jakby tam, żeby mógł pobiec do nich i powoli sobie jedzie już o lepszym zdrowiu do New Dagger, żeby odpocząć. Dobra. Okej, możemy tak zrobić, jeśli chcecie. Dobra, w takim razie Vincent i Malvin, wy puszczacie się do przodu. Ja jadę jakby za Vincentem bardziej niż... Nie wiem, gdzie on jedzie, ale ja po prostu wiem, że nie mogę go puścić teraz. Vincent, ty tam popędzasz tego konia i pędzisz do przodu. Obserwuję też jakby horyzont, żeby wyłapać, jak tylko coś się pojawi. Dobra, no to rzucaj spostrzegawczość, kiedy się rozglądasz. Musisz rzucać? To tak. Oj. 5 plus 3, 8. No. Dobra. Pasywy pewnym... mam wysokie, ale to jest... No, znaczy ten, tutaj stwierdzam, że w tym momencie aktyw raczej ma większy sens. Dobra, no to rozglądasz się, widzisz trakt dalej przed sobą, tak jak opisałem, już jest lato pełną parą, trawa już straciła zieleń po wiośnie. Agawy rozkwitną, czy troski one chyba nie rozkwitną, czy one pewnie kwitną, ale zazieleniły się i teraz wystają nad tej trawy i zdyszany, ale nie widzisz na horyzoncie nic więcej. Co? Zaczynam zwalniać. Czyli się zatrzymałeś, a zwolniłeś. Tak. No i co? I co? Widzisz ich? Nie widzę ich. Trakt prowadzi dalej, ślady są, ale muszą być dalej. Czy Malvin może się też przyjrzeć? Możesz. I też w tym czasie, jak wy tak zatrzymaliście, rozmawiacie, dogania was Gareth. Okej, okay. Już patrzę. Czyli Perception. Tak, Perception, kiedy się rozglądasz. O, fuck. No super, rzuciłem w tego karalucha. No, to będzie mało w
Chuj, bo cztery. Cztery, ojej, no to też nie, to nie widzisz. Nie widzisz nic podejrzanego na horyzoncie. Vincent, mamy Kae, czemu? Co w ciebie wstąpiło? Zostawimy ich tak. No, jest to bez odwiedzin. Jest to pewne niebezpieczeństwo, zwłaszcza, że chcieliśmy w stronę Tinty zmierzać. Masz rację, nie powinienem był wybiegać tak szybko przed was. Bardzo dobrze. Znaczy, tak, Kae, tam powiedzmy, że ty jeszcze tam się gramolisz trochę na tego konia, ale widzisz, że oni tak gdzieś tam horyzont się tam zatrzymali. To tak Kae stwierdza, że dobra, może podjedzie do nich, bo w sumie po co mam ten, jakby zawraca w ich stronę, jakby, nie? Dobra. Ale cóż, na leśniczek. No trudno, ale w sensie jakby widzisz, że tam gadają, więc podjeżdża. Tak. Podjeżdżasz, no. Dobra, widzicie, to, sorry, że Kae jednak zawraca konia i wraca do was. Tak, ale to chwilę tam zajmie. O czym Kuba rozmawiacie? Możesz ten, no. A Malwin mówi, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Vincenta. Że wyrwałeś. Nie powinniśmy się zatrzymywać. No dobra, ale czemu się zatrzymaliśmy? Droga jest prosto, wiedzie. Jedziemy. Tak prowadzi dalej, ślad prowadzi dalej. Jedziemy. I rusza znowu. Dobra. Ruszasz i w takim razie ty prowadzisz teraz drużynę. Powiedzmy, że czekacie na Kae. Kae teraz do was dołącza. Dobra. To ja za Vincentem od razu bezpośrednio. Czy jedziesz, rozglądasz się pełną parą? Jedziesz skradając się może lekko, może ostrożnie, a może po prostu nie wiem, może nic nie robisz, może po prostu jedziesz. Jak prowadzisz swoją grupę teraz, przewodniku? Teraz już spokojniej jadę, ale raczej nie skradamy się. Zakładam, że widoczność jest na tyle dobra, że ani nie będzie się nas nikt spodziewać, ani nie zostaniemy zaskoczeni. Dobra, no to tak naprawdę swoją już pasywną percepcją w pewnym momencie widzisz, że jakby jest jedna z takich większych skał, gdzie jest ta battle mapa była, o tutaj, nie? Ta większa skała i widzisz właśnie, że zjechał na jedną stronę, widzisz wóz, który by się zgadzał z opisem i tak naprawdę tyle, widzisz tylko ten wóz. To Kae tam jak już życzycie. No, zakładam, że stwierdziliśmy, że jednak jedziemy do Tinty, że no, naleśniczek będzie bezpieczny, więc jakby ma tam sianko, więc poradzi. I no to jakby wam mówię, nie, że czterech ich było. Juan Carlos starszy, Francesco i jeszcze takich dwóch, co też kojarzę z więzienia. Francesco padł, ale pewnie go ocucili, więc trzeba uważać. Gdzie padł? Skopałam go po drodze, gonił mnie. Tak naprawdę to byście już gdzieś minęli ten ślady tego pościgu, więc sądzę, że gdzieś tam mógłbyś nawet zobaczyć krew na trakcie. No, ale nic więcej, tylko krew. Tak, jego nie widzisz. Okej. Mieliśmy nie zabijać tych z więzienia, nie, Garet? Mruga do ciebie. Ale co Gachnis robi tutaj? Jak spytałem się na północnej bramie, to patrzyli na mnie jak na świra. To coś podejrzanego. To do tych nie jestem pewien. No dziwnie, że się tu zapuścili. Może chcą posprzątać. 3000 za moją głowę chcieli. Ale w sensie nie chcieli mojej głowy ostatecznie, bo woleli oddać mnie, żeby dostać z powrotem odznaki Gardis. Świry jakieś. Czekaj. To dość ważny szczegół, czyli nie są w Gardis? Wyrzucili ich podobno. I gdyby mnie oddali, to niby mieliby im przywrócić te odznaki. No to ale 3000 jestem warta, czajcie? Prawie tyle, co mogę. Za głowę. Żywa pewnie więcej. Kae, widać, że się cieszy bardzo. Ma mega satysfakcję. No dobra, nie możemy tego tak zostawić. Myślicie, że taką wielką klatkę to na mnie przywieźli? Może na nas wszystkich? Tego się spodziewam. Może. Zapytajmy ich. Skoro nie są w Gardis, to chyba kodeks moralny naszego księcia, anioła, miłośnika diabłów, nieco się zmienia. Teraz liczy się to, że są między nami a naszym celem. Więc ale jeśli są zdesperowani też. Więc jeśli czujesz taki zew krwi,
Malwin nie będzie cię powstrzymywał, ale myślę, że dobrze by było ich. A ja bym się z nimi dogadał. Zanim ich zarżniesz. O, ja się z nimi dogadałem, będę... mówi Kae. Jakże ja wielkoduszna Kae. Ja nie zamierzam ich zażynać. Skądże? Wielkoduszna? Po prostu to trochę niemiłe więzić kogoś, kto ma takie złe wspomnienia z byciem więzioną, prawda, Kae? No tak, ale słuchajcie, nie wiem, nie wiem, czy wiecie, jak to działa, ale ogólnie my piraci jesteśmy dość krwawi, ale raczej zabijamy głównie, nie wiem, elfy, ludzi. A jak piraci z GIF walczą z piratami z GIF, no nasza populacja nie jest zbyt duża, więc często walki kończą się tak, że jak damy już sobie wszyscy po mordzie, to potem wcielamy się do załogi, bo, no bo w pewnym momencie zorientujemy się, dobra, po co się dalej bić po mordzie, jak można wypić, nie? I sobie myślę, że jak oni są zdesperowani i potrzebują roboty i odpowiednim nakopiemy, to przyłączą się może do nas. Kaja takim kompletnie naiwnym jakby to na to mówi, więc jakby zróbcie z tym, co chcecie, nie? A jest to logika... Tak, logika piratów z GIF. Tylko piraci z GIF mogliby coś takiego wymyślić. Tak. Dobra. Przy czym, przypominam, piraci z GIF są znani z tego, że się zjadają nawzajem jako jedna z takich pogłosek, które o nich chodzą. Też wy znacie taką legendę. Ale no niekoniecznie wszystko musi być prawdą, nie? Jakby w sensie. I nie w każdej załodze, więc... Mm-hmm. No dobra. A już zawsze jak się przyłączają do nas. Zawsze można zacząć od pertraktacji, a skończyć na kremacji. Więc idziemy? Moją bronię. Kae. Jeden miał pistolet, ale mu go zabrałem i pokazuję właśnie dumna. Reszta miała chyba tylko jakieś miecze, z tego co pamiętam. No i tak pytałem się, nie, miał jeszcze jeden pistolet. Miał jeszcze jeden pistolet, ale nie wystrzelił. Dobra, to... Więc mamy padniętego Francesco i jeszcze trzech ziutków. Dobrze. Ale byli mocno uzbrojeni. Zanim go powaliłem, to władowałem nieźle w niego mocy. Dobra, to może zróbmy tak, że ja do nich podejdę, a wy spróbujecie ich okrążyć jakoś z dwóch stron. Możemy spróbować. Mogę ustawić się na kamieniu. No, Vincent, zróbmy swoje. Też tak jak ty prowadziłeś, Vincencie, też spowolniłeś, prowadziłeś trochę ostrożniej. Od momentu, kiedy wyruszyliście z miasta, minęła godzina. Dobra, w takim razie ja bym chciał wejść na ten kamień. Dobra, powoli. Na razie jesteście jeszcze jakieś, tak powiedzmy, na granicy tej mapy, kiedy zajeżdżacie tak naprawdę tutaj. Ustawcie się na swoich koniach. Czekaj, to nie jest naleśniczek. To nie jest już naleśniczek. Clone. Nie jest kolor. Po prostu. Na razie. Nie naleśniczek i będzie pomarańczowy. Dobra. A pomarańczowy już jest tutaj. To można dać, nie wiem, brązowy. Zostawcie żółty, żebym... wracam. Dobra. Jasne. Chodzi o to, żebym wiedział, że on to jest do KE, w sensie, że ma taką samą jak KE podstawkę. Więc zostawcie żółtego, proszę. Okay. To nie ma znaczenia. Co? To nie ma znaczenia. Nie, ma znaczenie, że to nie że to naleśniczek. Nie naleśniczek, ale nie ma znaczenia, jaki kolor ma figurka. Okay. Nie naleśniczek. Gdzie? I chyba to jest taka ze złym imieniem, mi się wydaje. To jest ten. Gdzie Gareth i Malwin? A faktycznie, no. Ja już jestem przy koniu. Malwin i Gareth są na koniach. I'm on a horse. My horse is amazing. Oh, wow. Dobra, to jak, bo Kuby nie mam chwilkę, to jeszcze pójdę do łazienki, dobra? Jasne. Dobra. Dobra, ja myślę tak, zrobimy tak. Ja górą, Gareth tam wchodzi na pogawędkę. No. Kae i Malwin od prawej. Też Kae może jako jednak trochę zmęczona może stać przy koniach i z długiego dystansu. No, też w sumie. No, ale Kaja też by chciała się pokazać, że haha. To już w sumie no zależy od tego, co chce zrobić Kaja. Ale teraz ma trzy pistolety, wszystkie zdążyła naładować na pewno, więc... Jestem, jest przerwa, czy co jest? Też poszedł do łazienki. Do łazienki, a my gadaliśmy. Obmyślamy, że ja idę górą,
Garrett od lewej, a ty z Kaeb od prawej. Dobra, co robić? Ja idę górą, Garrett od lewej, a Malvin z Kaeb od prawej. Dobra. Od prawej? Na koniec bez koni, stealth, nie stealth. Stealth, ja w stealth. To znaczy od prawej? To znaczy od prawej? Prawej strony kamienia tutaj jest zachodzić. Aha, aha, dobra, dobra. A okay. Jeszcze Wiktor jest potrzebny właśnie. Zgubiłem Wiktora. Dobra, wygeneruję ci nowego. Wygeneruj Wiktora za punkty cwaniaka. Generator Wiktora. Malwinowi pasujesz górą? Tak, tak powiedziałem spoko. Dobra, dobra. Od boku, dobra, od prawej. Na koniach? Schodzicie z koni? Cokolwiek? Schodzimy z koni. Ja chcę dobra. Stealthować. Dobra. Dobra. No. Można stealthować na koniu. Wolę bez konia stealthować. Dobra. Plus konie mogą się wystraszyć trochę tutaj. Tak, ja, tak konia tutaj za tym Aloesem bym zostawił. No przy Aloesach zostawiamy, ja żeby nie tego, widziały. Tak, ja do tego Aloesu nawet go tak przywiązuję trochę. No, to jest Aloes, takie coś ma dość grube te liście, jesteś w stanie przywiązać do tego konia. Dobra. Dobra. Zbliżając się, Vincent sięga do kieszeni, jak gumkę recepturę naciąga, puszcza. Glutek. Okay. Glutek zmarł. Gniotek wylatuje. Gniotek trzeci już chyba na tym etapie. Tak, to ich się wygenerowało. Gniotek trzeci sobie jest. Czekaj, to jeszcze znajdę ci gniotka. Bo ten wygenerowałem, prawda, jak wracaliśmy? Tak, jak pamiętam, że tam ja pracowałem nad nim nawet, kiedy miałem level up. Chyba tak, no. Dobra. Puszczam lutę z gluta. Dobra, masz. O, nice. Można mu potem oko dorobić, czy coś. Jest, dobra. Jelly bean. Okej, okay, dobra. Kiedy się tak zbliżacie, słyszycie zza tego kamienia muzykę. Jakąś taką dość, można powiedzieć, rzewną graną na harmonijce muzykę. Ale, Malwinie, ty rozpoznajesz w tej pieśni pewne znajome nuty. No. To jest Song of Rest. I właśnie się już kończy. Syny jebane. Okej, czyli poznaję, że to oni kastują Song of Rest. Tak, i on już dobiega końca. Jakby ostatnie słyszysz nuty. Okej. Okay. Leczą się i to poważnie. Poznaję te bardyckie triki. Musimy to przechwać jak najszybciej. Mam siatkę jak coś. No, świetnie, na pewno pomoże. To łap Grejka w siatę i nogi. Niedługo będą wypoczęci. Musimy ruszać. Idźmy. Dobra, to ja idę, ściągam na siebie uwagę. Wyspróbuj się ich zejść. Dam wam trochę czasu. I pakujemy ich do klatki potem. Pakujemy do klatki. Dobra. W momencie, gdy przestaniecie słyszeć muzykę, to możemy zacząć się niepokoić. Jasne. Dobra. Rzucam gniotka. Dobra. Chcę rekonesans. Drone. Dobra, no to tak. Gniotek rzuca na stealth. Wszyscy stealthują, rozumiem? To też proszę rzućcie mi. Proszę, Panie Boże, jeśli istniejesz. W sumie mogę. Garć się aż tak nie stara stealthować, ale powiedzmy, że... I Kaja sobie założyła tą zbroję, jakby nie z powrotem, więc to... Dobra, masz na swoje zbroję Mogoga i pas. Wszystko tam, pas. Ale pas nic nie daje, no bo to jest plus 10 maksa, nie? Tak, okay. Tak, więc nie zwraca ci tego życia. Tak. 8. 8, dobra. 8 dla Garreta. 24. 24. 11. 11. I... Ja mam dwa stealthy do wyrzucenia, więc... Tak, 3 jeszcze. Mój jest 22. Advantage sobie policzyłeś za kamuflaż? A właśnie. No 19 była na kości, więc pewnie lepiej nie dobra, będzie, ale może. No lepiej nie będzie. Nie będzie. 22. Dobra. I tak. Już muszę zobaczyć tylko staty gniotka.
na szybko. Mm-hmm. On ma do stealtha plus 2, plus BB, czyli plus 4. Mm-hmm. Czyli ma 6. Robił 6, okej. No dobra. Wiktor. On nie ma nic do stealtha chyba. Ma tylko do na saving throw do Dexa, więc nie będzie miał nic do stealtha, prawda? Możliwe, że nie. Dobra, no to rzucę po prostu clean. 18. 18, lepiej dobra. Lepiej od gniotka. Więc tak, strzeliłeś jak gumowym indykiem w szybę siostry, pokoju siostry. I on z takim głośnym najpierw chlaśnięciem, a potem tam przeleciał nad tą skałę. I słyszysz, jak wraca do twojej głowy przekaz. Czterech odpoczywają, uzbrojeni i bestia. I też słyszycie zza tego kamienia: co to jest? Takiego jeszcze nie widziałem. Jest. Pewnie z kosmosu przyleciał, glut jakiś. Tak, glut z kosmosu. Okay. Widziałeś kiedyś może takiego? Cześć, zastanowię się. Okej, okay. Każę mu kołować wokół, korzystając z tego, że są akurat nim zajęci. Ty, to nie jest zwierzę! Taki konstrukt jakiś. Konstrukt? Co tu konstrukt robi? I nagle jest takie: o kurwa. I widzisz, jak tutaj za tego, pomiędzy tym wozem, a pomiędzy skałą ktoś wygląda i Garecie, ty widzisz Juana Carlosa seniora, jak wygląda. Widzi ciebie, stoi jak wryty i... Garet? Co ty tu robisz? Nie ma, Juan. Co ty tu robisz? I podchodzę. Czy nie my w tym czasie możemy się przemieszczać? Nie wygląda na to, że nie czujecie się zauważeni reszta. Możecie robić inne rzeczy. Okay, no to ja się skradam do tego kamienia. Tak, dobra. Staję od lewej strony. No, KS Malwinem gdzieś tam, nie? Dobra. Dobra, co ty tam... co ty tu robisz? No nic. Wyrzucili nas po tym, co się stało. W tej wieży. No właśnie. O, a gdzie ty wtedy zniknąłeś? Jak to, nie pamiętasz? I cały czas się zbliżam, mam w ręku tarczę, ale nie mam nic. Ale drugą dłoń mam pustą. Co? Popiliśmy sobie trochę. Oni zwijali. A potem pamiętam, że ty też zniknąłeś. Myślałem, że po prostu... Czekaj. Kurde, teraz. Gdzie są notatki? Zalane wodą. No, no. Będzie na deception rzucane. Fuck. Zupełnie inna kampania. I wtedy teraz... spada ten młyn. Słuchaj, Sarro. I w sumie też zanim zaczniemy kontynuować rozmowę, to chciałbym zadeklarować coś, co wcześniej w sumie powinienem zadeklarować, ale może być i teraz. Czyli Garrett chce sobie tak jakby przypomnieć, co wie o nich, bo przypomniał sobie, że jego ojciec Harald nie wypowiadał się o nich zbyt pochlebnie. Dobra, to jak znajdziesz trochę pewnie. Jedną ważną rzecz. Stam się. O, mam. I on na to. Szczerze myślałem, że Lady Nilo wzięła cię w dyby. Niby za co?
No, też tam byłeś. Trochę pozwoliłeś im uciec. My nam, nas po prostu wyrzucili. I tam słyszysz też z tyłu... Co, Gareth tu jest? Słyszysz Francesco właśnie. I też widzisz, że za Carlosem pojawia się Francesco i widzisz, że jest wyraźnie ranny. Mhm. Ma spuchniętą taką twarz od jakichś urządleń. Widzisz, że ma zabandażowaną jedną nogę, trochę kuleje, wspiera się na mieczu. I też widzisz, że ma taką osmoloną jakby dziurę gdzieś na tej, na swojej przyszywanicy właśnie, w okolicy brzucha. Mhm. Przesuwa Carlosa i... Co ty tu robisz, Gareth? Myśleliśmy, że Nilo cię po prostu gdzieś wzięła. I pewnie czyścisz gdzieś jakieś latryny. To właśnie... Dobra, ty przypominasz sobie, że twój ojciec ci mówił, że ten... Czekaj, co ty sobie przypomnisz tak naprawdę? Na pewno pamiętasz, że Harald mówił ci, że oni o tobie nic nie mówili? Mhm. Bo jeśli by wspomnieli o tobie, że tam byłeś, no to by wyszło na jaw, że pili na służbie. Mhm. I to by się sypnęło bardzo szybko. I też pamiętasz ostatnią rzecz, że Francesco jakby uciekał na dół, posłysząc strzały na wieży, mhm, i kazał ci się nimi zająć, jeśli dobrze pamiętasz. I on po prostu pobiegł po posiłki na dół. Mhm. Tak. A właśnie w kwestii tego, że Harald się o nich dość niepochlebnie wypowiadał, to... Aha, no to wiesz od swojego ojca, że no to byli raczej tacy służbiści w stylu mało, z małą ilością wyobraźni, dość clumsy, opieszali, dlatego zazwyczaj dawano im jakieś takie proste zadania, takie typu mhm, pilnujcie więźniów, albo właśnie dzień przed tym byli tylko po prostu częścią obławy, takim jakby obławy na wampira z Dekomeradę kilka dni wcześniej, po prostu jako szeregowcy, ale też poszczęściło się Francesco, że on jakby znalazł domniemanego wampira, jak tą krowę obrabiał. Dobra. To ja tak naprawdę kupując czas... Znaczy twarde chłopy, ale z małą ilością wyobraźni. Dobra, ale nic, że takiego, że byli brutalni jacyś specjalnie albo... Nie, raczej nie. Nic w tym stylu takiej okrutności. Większej niż normalnie dopuszcza okay. się Straż Miejska nadużycie władzy, wiadomo, zawsze się zdarza, mm-hmm, ale oni nie byli w tym jacyś wyjątkowi. Okay. Sir Borber, co innego, dowódca żandarmerii, on był znany ze swojej brutalności i wybuchów gniewu. Oni byli raczej normalni pod tym względem. Dobra. Okej. Okay, dobra, coś, co robi reszta w tym czasie, kiedy on z nimi rozmawia. Kae? Paweł? Przepraszam się, szukałem się. Idziesz za mną, jak się skradamy? Tak. Ja cały czas za tobą tam idę. Okej. Okay. To podążę widzisz, jak... Tobą. Mhm. To Malwin w pewnym momencie po prostu obraca się do ciebie. Mhm. I szepcze. Szast, blast. Nie ma nas. I znikam. O kurde. Kastuję invisibility. Nice! Dobra, czekaj. Aż tak, wow. Jest pod wrażeniem. Masz taki invisible token. Nice, dobra. Nowe umiejki. No, coś tam się wbiło, ten level. W invisibility, z tego co widzę, bo mm-hmm, to jest po prostu, wtedy jestem invisible przez tą godzinę, nie? Tak, jesteś na godzinę niewidzialny. Jestem heavily obscured. Tak, znaczy nie da się ciebie zobaczyć praktycznie, uh-huh, i da się ciebie usłyszeć tylko. Tak. Ale nawet jeśli cię usłyszą, no to spojrzą w tamtą stronę, to wymagałoby od nich dużego testu, żeby zgadnąć, że tam jest coś niewidzialnego, nie? Mhm. I mam advantage na atakach. Na tym pierwszym ataku. Na pierwszym ataku, tak. Który, okej. Okay.
Więc powoli, jakby wiesz, nie chaos. I advantage na skradaniu de facto, ale ty już tam, bo ty rzuciłeś 11 wtedy, nie? Mhm. Dobra, tak. To rzuć jeszcze raz po prostu. Okay. I masz advantage. Okay, 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 okay. Bo ci nie widać, zobaczymy może po prostu, słychać. Czy będzie wyżej nad tą 11. O Jezu, ale nie. Nie. To jest w ogóle dobra kość? Tak. To nie jest dobra kość, to jest D12. Sorry, no tak. Bo właśnie ona tak leży luzem i ja nie jestem pewien, czy ja już ją kiedyś nie rzuciłem. Okej. Okay. 14 plus... 19. 19, dobra. KE on ci znika po prostu z oczu. Nawet chyba nie. Twoja pasywna percepcja nie jest w stanie go wykryć. Nie, się nie, nie mylę. Jest, nie jest, nie jest. Dobrze. Nice. Wincencie, co ty robisz? Tak. Okay. A, przepraszam, to Malwinie, to jeszcze ty. I chcę, korzystając z tego stealthu, który mam, podejść do granicy dosłownie tego kamyka, bo jestem pierwszy raz w życiu niewidzialny. Aha, okej. Okay. Więc nie do końca wiem, o co chodzi. I podchodzę tutaj i chcę wyjrzeć, po prostu zobaczyć, gdzie oni, jak Dobra. Wygląda sytuacja za tym kamykiem. Dobra, no to tak, widzisz, po pierwsze, jak już tutaj przechodzisz, widzisz ogromnego żuka. Tak jak wspominałem, mam ten błękitny ten pancerz i on tu stoi i wcina tego po prostu tą agawę. Jakby nigdy nic, po prostu odrywa jego o potężne żwaczki, po prostu to żują bez problemu. Ma też na sobie, widzisz, że jest oporządzony jak właśnie zwierzę pociągowe. Mhm. Widzisz też, że tutaj widzisz dwóch młodych członków gardii, z których rozpoznajesz, z tych, którzy pilnowali was w więzieniu, ale nie są z gwarderii, to nie są to nie są kadeci, to już oni już są po poświęceniach, no, chyba tak można nazwać. Ten tutaj widzisz, że patrzy, co tam się dzieje, a ten pakuje, widzisz, miał rozłożoną taką jakby podróżną apteczkę, których wy też chyba macie jedną. I widzisz, że teraz pakuje z powrotem bandaże i też jednym z tych bandaży wyciera ze śliny harmonijkę. Ten tutaj. Okej, czyli mogę wywnioskować, że skończyli. Okej. Dobra, na razie tutaj czekam. Dobra, Vincent. Czekam, aż rozwinie się sytuacja. Nadal jestem Dobra. Tutaj w stealthie i z Wiktorem. Okay. Pytanie, czy jak miałem wysoki zrzut na ten stealth, to czy mogę wleźć po tym kamieniu, używając tego... Możesz atletyki użyć i spróbować się wspiąć. Bo climberski, to rozumiem, że to za głośno pewnie rozłożenie. Nie, to tam się wbijasz, wiesz. Dobra, dobra. Wbijasz haki jebadełkiem, nie. To tam. Dobra, no to próbuję atletykę w takim razie. Tak. Atletykę, nie akrobatykę, tak? Nie, wspinanie jest z atletyki. Szkoda. No to nie parkour jest, tylko wspinaczka, trzeba Dobra. Być silnym. Dwa, więc dwa, spierdziela się. Znaczy nie tak, że hałas jakiś, po prostu nie jesteś w stanie się wspinać. Dobra. Ta skała jest za gładka z tej strony. To daję sobie spokój i jak Malwin zniknął, to idzie jakby do Vincenta może, żeby tam nie psuć mu niespodzianki. Dobra. Vincent, ty czekasz cały czas. Garecie, co ty robisz? Słucham Francesco. Pytuję ich, a kto was tak urządził? Francesco. No trochę ty, ale... Chodzi mi o tą dziurę w brzuchu. A to... Ciekawa historia właściwie. Ty wiesz, że tą piratkę, co była w tej celi, jak jej tam... Wiesz, że ona była w New Dagger? I ją złapaliśmy na... Pijadą znaleźliśmy. Już mieliśmy ją wieźć do Tinty, oddać Sirborowi, ale... Przykręci piraci z GIF, to zawsze jakieś sztuczki. I uciekła. I tym nieźle nas urządziła. Czyli pech was prześladuje cały czas. A weź, kurna, nawet nic nie mów. Co robicie w tych okolicach, trochę daleko od Dekomerady?
Zdegradowali nas. Pokazuje miejsce, gdzie była odznaka. Mhm. Widzisz taki wyraźny ślad, wiesz, jakby na tam jakby tej tarczy, którą po prostu zdjęto im z tych. Przydzielili nas do łowców. Mieliśmy zawieźć do portu jedną z ich bestii, którą znaleźli. I tyle. Tak właściwie to teraz już trochę na swój rachunek robimy. Jakie plany teraz? Ta cholera uciekła, że raczej nie dogonimy. Nie, chyba wracamy do Tinty, jakiejś roboty poszukamy. Może w Czarsie coś znajdzie, może w Tincie, może pojedziemy na południe. Wiesz, no. Ktoś musi hajs do domu przynieść. Nie będzie łatwo. Myślicie, że w Tincie znajdziecie robotę? No, coś się znajdzie dla takich jak my. Silne chłopy, ochrona transportów, Smytko i Estona, na pewno coś się znajdzie. Ten wóz co prawda musimy oddać, no ale cóż. A nie lepiej wrócić do New Dagger i załapać się do tamtejszych łowców? Łowców? Co ja wyglądam ci, jakbym wiedział, jak się jakieś potwory łowi? Co mam z jakimiś wieśniakami po lesie latać? Z tym żołnierzem wyszkolonym dobrze, wiem co robię mieczem. Nie będę się do czegoś takiego zniżał. Wychodzę. Okej. Okay. Ujawniasz się? Tak. I Kaja też wychodzi tak, że widzisz, że Vincent wychodzi. I oni od razu... No takim średnim jesteś żołnierzem, mówi Kaja. Nie przeszkadzało ci to biegać po lesie w Dekomeradle. Zaskoczeni, co się dzieje. On patrzy na was, patrzy na Garetha i widzisz, skrzywił. Teraz rozumiem. Ty cholerny smarkaczu. Czy to była twoja sprawka? To ty ich uwolniłeś. Przyszedłeś nas wtedy upić, a ich uwolnić. Wiedziałem, że temu cholernemu staremu piratowi, tej jego wiedźmie i tym pomiotowi, którym ty jesteś, nie wolno ufać. Spokojnie, panowie. Przecież mnie tam wtedy nawet nie było. Podobno tak, szukacie roboty. W tym raporcie. Teraz, jak widzę, że ich uwolniłeś, to może trochę zmienię. Może mi się trochę przypomni, co tam się stało. A może chcecie pracować dla nas, krzyczy Kae, tak zupełnie jakby, myślę, że zaskoczy ich. Francesco, przykro mi, ale wydaje mi się, że nie jesteś w pozycji, żeby stawiać warunki. Ja wyjmuję kuszę. Okej, okay, on tak. Vincent, a ty, karaluchu, czego chcesz? Myślę, że możemy się dogadać, mówi Kae. Karaluchu. On cię raczej ignorują, Kae. Okay, jakby okay. Nawet jak tam zaczęłaś mówić, to Francesco splunął w twoim kierunku. A ty, świrusko, to się zamknij. Nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Bacz na słowa. Jak sytuacja za kulisami? Dobra, no jak oni usłyszeli, co się dzieje, no to ten... widzisz, że ten tutaj wyciągnął broń i ją odbezpiecza i przytulił się tutaj do ściany. Mhm. Wy go nie widzicie. Widzisz go tylko ty, Malwinie. Jasne. A ten drugi tak w pocie czoła zaczął pakować szybciej te rzeczy do tej do tej apteczki. Kaja mówi do Garetha, wszystko ma swoją cenę. Nie wierzę, że nie da się ich przykupić. Okej. Okay. Ja zbliżam się do tego na tak jakby dwa kroki, tak jak tutaj, nie? Że jestem o jedną kratkę między nami i zostawiam miejsca. Mm-hmm. I wyciągam ten pistolet, który dostałem od Kae. Mm-hmm. I celuję w niego. Mm-hmm. Z taką satysfakcją, że on nie ma pojęcia, że w niego celuje. Nie, on nie ma pojęcia. Po prostu jest jak bezbronny, jak dziecko teraz w kołysce. On po prostu, wiesz, ty byś mógł tak mu zamachać tym pistoletem przed oczami, on w ogóle cię nie postrzega. Okej, okay. Na razie trzymam ten pistolet, tak. Dobra. Z drugiej strony, co się dzieje?
Francesco, nie wiem, co ma do ciebie Vincent, może zaraz wróci trochę więcej światła na tą sprawę, ale ja was nie chcę zabijać, ale niestety... O, zabijać, od razu o zabijaniu tutaj gadamy. No nieźle. No, nie widzę, miałeś problemu, żeby przyłożyć się do tego, żebym to ja niósł całe to brzemię. Jakie brzemię? O czym ty mówisz? W pomiocie? Rozmawiałem z moim przyjacielem i uświadomił mi, jak ważne jest dobre imię. A również to, żeby można było je oczyścić. Francesco, nie zabiłem nikogo i dobrze o tym wiesz. Tak widzisz, że spojrzał na ciebie. Tak. Co? O czym ty pierdolisz? Wampir z Dekomeradę. Ilu zabił? Trudno zliczyć. Od paru miesięcy znajdowaliśmy co to kolejną ofiarę twoją. Ciągle jakieś zwierzaki rozpłatane, no i ci znikający ludzie, no to jest oczywiste, że to byłeś chyba ty, co? Kolejne morderstwa słyszałem o nich, oczywiście wszyscy o nich mówili. O kolejnych morderstwach wampira z Dekomerady, podczas gdy ja przeprowadzałem swoje badania. W nocy, której mnie złapaliście, kolejne morderstwo po drugiej stronie miasta, również moja wina. Wiedziałeś o tym, Francesco, wszyscy o tym wiedzieli. Byłem waszym kozłem ofiarnym. On widzi, że się speszył, tak? Popatrzył po swoich ten i... Co niby insynuujesz, Że potrzebowaliście stworzyć potwora. Potrzebowaliście jednego, żeby zrzucić na niego wszystko i... Francesco, udało wam się. Strzelam. Okej, dobra. Trzeba się dogadamy. Inicjatywa w takim razie. Można powiedzieć, że teraz mają rację. Stworzyli go. Stworzyli potwora. Inicjatywa. Ta jest. 19, jak coś. 19, dobra. 1. O nie. Po prostu Gared jest zaskoczony tym, co się stało. Ja, będąc niewidzialnym, nie mam żadnego adwantaża na... Niestety nie. Niestety nie masz. A oni skończyli ten rest, czy jak to działa? Tak. Skończyli, no. Ale widać po Francesco, że jest ranny. Ty, K.E., wiesz, że ja jestem niewidzialny. Tak. K.E. wie o twojej obecności tam z tyłu, reszta nie wie. K.E., ty pierwsza, bo już mam twoją kartkę. Tak. Ile masz? 19. Gdzie Malvin, ile masz? 16. Gareth ma 1, czyli w sumie 1. Vincent? 9. Zaczynasz ty, Vincencie, de facto, strzelając do Francesco. Strzelam z mojej kuszy, która czekała na pięta, celuję w jego serce. To jest anti-little. Anti-non-little. Anti-non-little. Jeszcze krzyczę tam, chcę ich widzieć w klatce! 11. Niestety, jego zbroja ratuje mu życie. Okay. Po prostu wbija mu się w ten jakby twardy kawałek zbroją, taki zaskoczony patrzy na ciebie, ale widzisz, że od razu po prostu jego trening jakby bierze górę i szykuje się do walki. Czy teraz jest tura moich mobków? Nie, będzie jak przyjdzie twoja prawdziwa tura. K.E. w takim razie, ty jesteś następna. No tak, już walczymy, to walczymy. Odsuwa się tu lekko. Wyciąga jeden z pistoletów, bo już teraz ma 3 naładowane, bo zakładam, że chciałem po drodze zdążyć sobie naładować. Jasne. Wystrzeliwuje po prostu. Kogo, do kogo strzelasz? Do Francesco. W to samo miejsce, non-lethal, w tą dziurę. 10 do ataku, więc... Dobra. On już nie jest jakby zaskoczony. Widzi, co się święci, kiedy ciebie widzi i po prostu się uchyli już w porę i trafiasz gdzieś, wiesz, w ten wóz, tam odbija się strzał. Jasne. Malvin. Zbliżam się krok do niego, wyciągam rapier i jak tylko się ruszy, to go zaatakuję. Ty teraz chcesz przygotować akcję, tak? Czyli tak. Jeżeli się ruszy, to go zaatakuję. Tak jest. Czy wtedy są dwa takie, że normalny is opportunity, czy nie? Znaczy, bo to jest tak, on się zaczyna ruszać. Tak. Malvin go atakuje, jeżeli on zdecyduje się dalej uciekać, rozumiem, to wtedy wchodzi opportunity. Damn, to można fajnie zastakować. Dobra, teraz jest Francesco. Widzicie, że on się przygotowuje.
Widzicie, że staje w pozycji obronnej i patrzy się na was, pilnując tego przejścia. Juan Carlos robi to samo. Też widzicie, że staje w ramię z Francesco i czeka na wasz ruch. Vincent, co ty robisz? Wszyscy zwierzę są na twoim sumieniu. Do kogo to kastuje? Do tych, do panów przede mną. Wy tego nie słyszycie. Gareta. Tak, do Gareta teraz. Garet będzie miał pogawędkę później. Vincent napina się na dyma i opluwa kwasem panów, używając Tasha's Caustic Brew. Nice. Co oni muszą zdać? Dexa. Spell Save DC i jest to 14. Obydwaj zdają? Byli gotowi na, że coś odpierdolisz? Dobra, no to oni uważnie cię obserwowali, odskakują na boki i po prostu ten pocisk kwasu gdzieś tam uderza o ten wóz, zostawiając, po prostu odbarwiając drewno za nimi. Teraz Wiktor i ten. Tak, Wiktor i Glut. Wiktor wyrywa się naprzód, chce, żeby zaatakował Francesco. Dobra, to Francesco go atakuje, bo miał przygotowany atak. Dobra. Widzi, jak to coś na niego biegnie i od razu swoim mieczem. Kryt, pierwszy atak. Drugi atak po prostu wchodzi. Pierwszy atak 14 obrażeń i drugi atak 22 obrażenia. W sumie zabija Wiktora? Tak, nie przebija dwukrotnie, ale... On po prostu przygotowany, jakiś tutaj kraluch na niego biegnie i po prostu pierwszym takim zgrabnym ruchem, zanim ten zdąży go zaatakować, po prostu siup go tak podcina mu nogi, obraca miecz w rękach i go tak przybija do ziemi, przekręca, patrząc na ciebie zawistnie. I teraz Glutek. Kurde. Kryta się nie spodziewałem. Ładnie, ładnie. Dobra, on będzie używać Force Strike. Kogo strzela? Widzi ich wszystkich tak de facto. Francesco. No jest 12. 12. Jego zbroja jest zbyt gruba. Kurde. Odbija mu się od ramienia, ale on po prostu tylko tam zerknął, coś go trafiło. Mocno, sukinkot. Po Vincencie jest Gaweł. Widzicie, jak zza Carlosa i Francesco wychyla się jeden z tych młodszych. W rękach trzyma pistolet i strzela w Vincenta. 12? Nie trafia. Nie trafia. No to on po prostu strzelił gdzieś tobie nad głową. I to tyle. Zenon. Bard versus Bard. Dlatego przy nim stoję. Powinniście właśnie na bity. Bitwę zrobić. Ty rabaczy, no. Proszę cię, on ma harmonijkę, ja mam udu. Wygrałbyś. No. Wolę bardziej fair walkę. Widzisz, się wzdrygnął, kiedy usłyszał ten strzał. Bierze tą harmonijkę. Mówi, raz, dwa, nie ma nas. I znika. Bitwa niewidzialnych bardów. On ci zniknął, nie wiesz, gdzie się podziewa. No spokojnie, słychać go. Ile masz pasywnej percepcji? 12. Nie wiesz, gdzie się podział. Ale to jeśli Marvin się przygotował i zauważył, że on zniknął. Ale on powiedział, że jak się ruszy. Nie, no ale... jest tak. Nie ruszył się z klat, nie ruszył się z pola, no wiem. Dobra, Gareth, twoja kolej. Trochę smutnym głosem, ale wyciągam rękę w stronę Francesco i mówię, rzuć miecz, Francesco. I wzmacniam to zaklęciem command. I on musi zdać wisdom. 14 musi zdać. To widzisz, jak błysnęła złoto w jego oczach. Wyciąga miecz z truchła Wiktora i teraz trzyma go tak nisko. Wiesz, że weszło. Nie zdaje. Następną turę zużyję na upuszczenie broni. Jeszcze mam ruch. Podchodzę tu. Przesunę trochę ten wóz. Tak będzie lepiej. Teraz atakuje cię Juan Carlos, który miał przygotowany atak. Jak ktoś do niego podejdzie, pierwszy atak nie trafia na pewno. Drugi atak też na pewno nie trafia. Nie wiem, czy masz tarczę, czy nie? Mam, bo powiedziałem, że mam jedną pustą, w jednej mam tarczę. Ding, ding, odbijasz obydwa jego ataki tarczą. K.E. Przesuwam się gdzieś tutaj, powiedzmy, żeby mieć bardziej... Ale strzelę teraz w Carlosa. Wyciągam drugi pistolet i strzelam w Carlosa. 12 plus 8, 20 będzie łącznie. Uff, trafiasz bez problemu. Favorite foe dodaję i dodaję Planar Warriors sobie. 14 plus 4, 18. Ale non-lethal cały czas, ja non-lethal się... Dobra. Ta walka cały czas, no. Dobra, no to ranisz go. Spojrzał tam na ciebie z nienawiścią. Malvin. Twój cel zniknął ci przed oczami, nie wiesz, gdzie się podziewa. Spoko, podchodzę tutaj.
Tyle. Francesco teraz rzuca miecz na ziemię. Miecz pada na ziemię, on się ocknął, patrzy, nie wie co się stało. Teraz go podnosi. Nie może już tego zrobić. To. Juan Carlos, dwa ataki w Garetta. Pierwszy atak, nie trafia. Drugi atak, czekajcie, to może trafić. 19. Trafia? Trafia, tak. Dobra. Hendax, 9 obrażeń. Vincent. Używam katapult, szukam kamienia i teraz tak. Jaki jest? Ile hapeków ma kamień? Bo ty jak ciężką rzecz możesz wystrzelić? Do 5 funtów. No dobra, to jest średni kamień, czyli medium. 10 HP. 10 HP, dobra. Tak. Vincent ustawia się tutaj, wystrzeli kamień w tej linii. Dobra. Żeby złapać tego i tego. Jeśli ten uniknie, uderzy w tego. Jeśli damage będzie mniejszy niż tam ile ma, no to wleci też w kamień. Dobra, okej. Okay. No to pierwszy zdaje Dexa Carlos. 15? Zdaję o 1. Dobra, no to on ciebie też mierzył cię wzrokiem, widzisz, że ten kamień zalewitował, się robi unik, ale teraz gaweł nie zdaje. 3d8. Tym nie ma nielita. Tym nie ma nielita, nie mamy wyboru. Kurwa, 6. 6. 1, 2 i 3. On się tak zasłonił rękoma, uderzyło go, widzisz, że mocno go raniło. Po prostu jest na pewno ma połamane coś. Jęknął tylko trafiony. No, jest mocno ranny. I kamień upada mu pod... bo ile było obrażeń? 6. Czyli 6. Kamień ma jeszcze 4 HP i tam gdzieś upada. Dobra. Pod... Glut? Glut atakuje Francesco. 14? Nie trafia. Okay. Za mało. Jego zbroja dalej go broni. Po Vincencie jest... Gaweł, kiedy tak mocno oberwał, patrzy przed siebie przerażony, próbuje się cofnąć do tyłu, ale wpada na ciebie, Malvin, i się ogląda, co się dzieje. Rzucę mu na percepcję. Nie wie, o co się zahaczył, po prostu staje trochę dalej w innym miejscu, rozgląda się zdziwiony i widzisz, że ładuje pistolet. Okej. Okay. No, tylko i ładuje i tak ten Zenon, kurwa, nie plątaj mi się pod nogami z tymi czarami. W sumie. Nice. Ma to sens. Tura Zenona, Kae i Vincent. Wy widzicie kątem oka, jak tutaj, w tym miejscu, po prostu z powietrza, jak znikąd, pojawia się młody żandarm, niczym po prostu rewolwer trzyma swoją harmonijkę i jakby przyciąga po niej palcami. Jest tylko takie zgrzytnięcie jakiegoś dźwięku, jakieś po prostu bardzo takie wysokie pisk, który przeradza się w grom. I chciałbym, żeby Vincent i Kae zdali Constitution Saving Throw, kiedy on rzuca pomiędzy was Shatter. 15. 15, 20. Wow. Obydwoje zdajecie, ale połowę obrażeń i tak obrywacie od tego. Wow. 6 obrażeń. Potężna fala dźwiękowa po prostu prawie, że wysadza wam bębenki. Garrett. Dobra. Za tobą usłyszałeś huk, kiedy twoi towarzysze obrywają magią. Podniesienie miecza to będzie? Darmowe. Podnoszę miecz. Mhm. Nadal smutnym głosem mówię do Francesco. Tu, gdzie stoisz, może zachowasz życie. I rzucam abjur enemy, próbując go przestraszyć. Co on musi zdać? Wisdom, z tego co pamiętam. Twój spell save DC po prostu. No, pewnie tak. To nie zdaje, nie ma szans. Jest przerażony, ale jest ten typ przerażenia, gdzie też jego prędkość spada do zera. Zamrażasz go po prostu w miejscu ze strachu. Czyli on może mnie teraz też atakować, ale... Ma disadvantage, bo się ciebie boi. No widzisz, że on zamarł w miejscu, kiedy to mu powiedziałeś, po prostu przerażony, bezbronny. W sumie jeszcze mam ruch, prawda? Masz ruch. Odsuwam się od nich, biorąc opportunity ataki od przerażonego i pustorękiego żołnierza. Juan Carlos ma też opportunity na ciebie. Tak. Francesco nie bierze ataku opportunity na ciebie. Może zrezygnować z tego. Juan Carlos cię atakuje. Krytyczna jedynka, nie trafia. Wow. Topór przelatuje, gdzieś uderza o tą skałę. To tak, żeby być cały czas w jego koło niewidzenia, przesuwam się i wyglądam, kto tu tam rozrabia na tyłach.
To już ci nie będzie widział. Tutaj taki kon będzie jeszcze. Tak, ale ty za to nie widzisz, kto jest za tym. A, ja z kolei nie widzę. Mm-mm. No dobra, ale jestem przy Wincencie. Kale. Jakiś tam kurna czarodziej, jakiś kurna mag, jakiś bard od siedmiu boleści się wygenerował i rzuca czarami, co to ma być. No to tylko tam rzucam do Gareta, jak widzę, że się rozgląda. Tam jest jeszcze jeden, taki co zniknął przed chwilą. No, robię kroczek tutaj, no i myślę, że żeby jakby zniknąć z oczu tym, tutaj Francesco. I strzelam w Zenona. 18 plus 8, 26, więc trafię. Myślę, że easy. Non-lethal deklaruje piercing, czyli 13. 13, okej. Okay. Po prostu jak zdziała do niego wystrzeliłaś. Wygląda na dość takiego przerażonego. Dobra, Malwinie, zwracasz uwagę, że jak ten się tutaj wygenerował, ten się pojawił i ten widzi, że ten się pojawił, teraz się rozgląda przerażony na boki. No cóż, długo nie będzie musiał się rozglądać, gdyż atakuje go moim rapierem. Okej. Okay. Advantage na tym ataku. Non-lethal. A jednak... Tylko Vincent jest tutaj. Patrzyłem bardziej, co Kae robi. Nic z mózgu z rozsądku. Kae po prostu chce je wsadzić do klatki i na nich patrzeć. I rzucać w nim bułkami. 18. Trafiasz. 1d8 plus 3. Proszę. 9. 9? Opisz, jak go powalasz. Gaweł, który się rozgląda, szukając Zenona, nagle go dostrzega. I zza swojego ucha słyszy: Bonjour. Bo on miał broń wyciągniętą jakąś? No on przeładowywał pistolet aktualnie. Tak. Rapier swój wkładam po prostu w tą dziurkę, gdzie jest spust. A, nice, nice. On wypływa z niewidzialności, wyciągam mu to i po prostu mu tak przypierdalam w potylicę i on po prostu pada. Nice, dobra, inspiracja, zajebiste. On po prostu leży. Mam po prostu wbity w ziemię rapier z tym pistoletem jakby przełożonym przez niego. Nice, zajebiste. Nice, dobra, no nie, inspiracja za coś takiego. Dobra, on tam rozbrajasz go i jeszcze wiesz, ktą, i on po prostu składa się jak dobek po prostu, z kart. Tak, ruch, raz, dwa, trzy, do tyłu. Okej. Ostrożnie na te... Taktyczne, na... tak, no stoję tutaj. Francesco jest... On musi coś, on może coś zdawać? Bo czekaj, ktoś, bo na którego rzuciłeś przerażenie? Na Juana Carlosa. A, dobra, to ja źle zrozumiałem. Myślałem, że na Francesco. No to Francesco widzi, że ten, ty masz jego broń i sięga do pasa teraz, wyjmuje krótki miecz. Po prostu taki bardzo długi nóż. Mhm. I z pleców zdejmuje tarczę. I przekręca, widzisz, ten nóż tak jakby... Ostrzem w dół, ewidentnie, żeby, wiesz, bić się teraz bardzo close quarters, patrząc zawistnie przez ciebie na Vincenta zza tej tarczy, niczym wprawiony szermierz tak przemyka tutaj. Mhm. Dobra. Ten mówi do ciebie, Vincencie, tak tego karalucha, taki ciebie, ciup, próbuje cię dźgnąć. Shield, dobra. Od razu? Tak. Dobra, pierwszy Holy atak. Shield. Zshieldowany, drugi atak też zshieldowany. Obydwa ataki odbijają się od twojej magicznej tarczy. Tylko zgrzytną zębami. To teraz jest Juan Carlos. Carlos jest sparaliżowany strachem. Czy on coś zdaje, czy tak tkwi w tym? Nie, po prostu tkwi w tym albo minutę, albo dopóki nie oberwie. No to on nic nie może zrobić. On bierze dodge action, przygotowuje się na obronę. Vincent. Gdy tylko shield opada, obraca się do Francesco, staje przed nim, wyciągam łapy, wyskakują te niebieskie torbiele, które zaczynają się ładować energią, łapie Francesco i używam shocking grasp, pakując w niego energię. To najpierw traf. Z advantage'em, nie? Bo ma metalowe części. Tak. Czyli dwójka, na szczęście mogę jeszcze przerzucić, błagam. Jeden! Co się dzieje z moimi kośćmi? 7. Dammit. 7? No to on... 8. 8? Dobra, no to nie trafiasz, jak już tam, wiesz, po prostu... To on ci tylko taki basz tarczą prosto w twarz. Nie ze mną te sztuczki, wampirze z Dekomeradę. Do Gareta. Zakończ to. I Glut jeszcze. No, robi atak Francesco.
16? Teraz, kiedy ma wyjętą tarczę, to niestety nie. Ja pierdzielę. Dobra. Odbija się od jego tarczy. Gaweł jest już out of combat. He's sleeping. Zenon. Dobra, oberwał od ciebie Kae. Star trochę krwi ze swojego ramienia. Zakręcił tą harmoniką tak między palcami jak nożem. Przyłożył do ust i dmucha potężnie i taka chmura złotego pyłu z jego harmoniki leci w twoim kierunku, kiedy rzuca na ciebie sleep. Tak wygląda bard do bicia. My mamy barda do życia bardziej. Bard do życia. Ile masz HP aktualnie? 5. 5. Zasypiasz. O, no więc Kae pada w spanku. Uśpił Kae, teraz patrzy na ciebie Malwinie i biegnie tutaj. No tak się trochę chowa za tym wozem, nie jest w stanie całkiem, nie? Tak na siebie patrzymy zza kamienia, zza wozu. Tak, tak. Zaraz będzie ten pojedynek banjo. Garrett. Jako darmowa akcja mogę schować ten miecz, co trzymam w ręku, za plecy. Albo za pasek. Za pasek swój. Dobra, powiedzmy, że tak. W takim razie kontynuuję próbę rozbrojenia Francesco i znów kastuję command. Rozkazuję mu podać mi jego tarczę. Dobra, podaj mi tarczę, mówisz. Będę miał dwie tarcze w ręku, jak się uda. Nie zdaje. Widzisz błysk złota w jego oczach i on tak też tak zwiędł trochę. Kae, ty śpisz? Malwinie, teraz ty. Coś liczy jako short rest? Nie. Nie można czaru non-lethal, no nie? Zależy od czaru, jaki czar masz na myśli. Pain Destroyer. Atomic Bomb. Jaki to jest rodzaj obrażeń? Psychic. Nie, to nie. Kastuje Unsettling Words, czyli odejmujemy mu K6 przy następnym. Okay. Saving Throw. Zenon zza kamienia i zza wozu słyszy. Tak grać to obraza dla tej sztuki. A drugie słyszy genialny hymn on death w swojej głowie. A, nice. Czyli kastuje Dissonant Whispers na niego. I ma, on coś zdaje wisdom, i ma minus do 4. Wisdom i ja chyba mu tą szóstkę rzucam, nie? Tak. Ile odejmuję mu? To rzuć. Minus 4 do minus tego, co wyrzuci. Minus 4 i on zdaje wisdom. Tak, 15. 15 nie zdaje. 3d6 psychic damage. Okej. Okay. Oj. 10 psychic damage. 10? Jeszcze stoi. I musi uciekać jak najdalej ode mnie. W sensie w reakcji 30 stóp ucieka. Tak. Prostej linii. Odsuwa się od ciebie i widzisz, że widocznie pociekła mu krew z nosem. Dotknął się i patrzy teraz na ciebie przerażony. Macham mu zza kamienia. Francesco oddaje tarczę Garrettowi. I się tam macie spokojnie. Patrzy na ciebie, patrzy na swoją pustą rękę teraz i ciebie z dwoma tarczami. Juan Carlos jest tam po prostu banished, to on nic nie może zrobić. Vincent. To jest druga tura, jak on się nie może ruszyć, nie? Tak, i on minutę się nie może tak, ruszyć, czyli prawda? 10 tur. Jeszcze czyli 8. 10 tur, czyli jeszcze dobra. 8. Dobra, dzięki za przypomnienie. Francesco patrzy na swoją pustą rękę. Mhm. Ale nie na długo, bo łapie go za nadgarstek. Okej. Okay. I znowu chwytam go. Wyskakują niebieskie torbiele, ładuję ładunek i po raz kolejny. Dobra, to zobaczymy, czy go złapiesz. Advantage dalej mam, bo metal. 4? Tak, tak. Co się dzieje? Tak się zapytam, czy Shocking Grass może być non-lethal jako paralizator, czy... Zakładamy, że tak. Już raz tak robiliśmy. Ale dobra. Vincent chyba nie jest. 23. 23 trafia. 1d8 non-lethal damage'u. Ty go po prostu tak... Tylko spojrzał na ciebie tak, jakbyś go pstryknął tym od zapalniczki. Pierwsza rana, ale jeszcze 5 tur i będzie goły po prostu tam stał.
Elf mi się powoli kończył spelsloty. I Garrett w dwóch zbrojach będzie Garrett. Zenon. A jeszcze ten, szybki atak tego. A, tak, tak, jeszcze. Żelek robi tak. 16 plus 6, o, 22. Nice. Mhm. 4 damage'u to jest. A ile było na atak? 22. O, dobra. Czyli 4 HP. Okej, dobra, no to już jest coś. Zostawiłeś mu tylko taki ślad twojej ręki na ramieniu, ale potem puf, trafia go ten i widzisz, że o, to już mu się nie spodobało. Dobra, teraz jest Zenon. Zenon podchodzi tu, spogląda na ciebie, Garrett, i zagrywa na harmonijce coś, co rozpoznajesz jako taką pieśń marszową, którą wszyscy na mustrze musieliście ćwiczyć. Przypominasz sobie tą salę, gdzie ćwiczono was, uczono was musztr jeszcze w gwarderii. Może on by gdzieś tam był w tych oddziałach, może coś, ale on mówi tobie... Jesteśmy sojusznikami, nie musisz tego robić. I chciałbym, żebyś zdał wisdom. 18 plus 21 łącznie. 21? Bez problemu, zdajesz to. Nie wiesz do końca, co on... próbował za sztuczkę, opierasz się temu. Okej, okay. Ale słowa usłyszałem. Tak, i tyle. Garrett. Rochu, masz takie pytanie. No. Czy mogę no. Non-lethal magicznym bełtem? Stalaliśmy, że tak. No bo to jest broń. Jakbyś, no możesz non-lethal magicznymi broń. Garrett po prostu krzyczy do Francesco: złóż broń, nie pozwól, żeby dzieciak za ciebie zginął. Rzuć charyzmę. Intimidation bądź przekonywanie, jak wolisz. Wolę intimidation. 10 plus 16 to będzie. 16? On spogląda na ciebie i jedynym dzieciakiem, który tu padnie, będziesz ty. O kurwa. To wdycham i odchodzę na parę kroków. Mogę wziąć od niego opportunity. Dobra, on cię atakuje. Jeszcze shield mogę rzucić w reakcji, jak już wiem, że trafił, nie? Bo tam jest one hit. Tak. Ale on nie trafia tak gdzieś. Okay. Czy on może kilka opportunity w jednej turze kilku osobom wziąć, jakbym teraz też ja odszedł? Nie, bo ma tylko jedną reakcję. Okay. Tak. Chyba, że jest specjalny, ale dobra. Tego nie wiesz. Tak. Chyba, że ma sentinela. Mogę puścić tarczę za siebie? Tak, możesz ją odrzucić do tyłu. Dobra, to odrzucam ją do tyłu i powiedzmy, że w bonus akcji wyciągam ten swój zbondowany ze mną młot. Tak, no to musiałaby być bonus akcja. Dobra, no to on wjeżdża ci po prostu do ręki magicznie z twojego pasa. Nie, tylko się przygotowuję. Próbowałem dyplomacji, ale... Dobra, Kael dalej śpi. Malvin. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przemieszczam się tutaj. Kastuję jeszcze raz Dissonant Whispers na Zenona. Dobra. No to on znowu zdaje Wisdom. Zdał. Coś się czekaj. Dzieje? Połowa tak, obrażeń? Tak. On a successful save, the target takes half as much damage. Okej, okay, czyli... ale nie ucieka. I nie ucieka. 11, czyli 5 czy 6? W dół, 5. No to 5. Jeszcze stoi, ale z więcej po prostu, wiesz, teraz tak... tej krwi mu po prostu z nosa strzeliło. Kastuje bonus akcji, inspirację Vincentowi. Bardic Inspiration. Dostajesz Bardic Inspiration, 1d6. Nice, sobie i co mu mówisz? Trefne trefle, nigdy nie dadzą się wrobić ponownie. Nice. Bo to całkiem nasza wspólna rzecz. Dobra. Wreszcie znaleźliśmy spoiwo. Francesco teraz. On już chyba nie ma nic na sobie żadnych czarów. Zakręca tym nożem i jak wprawny nożownik, dwa ataki w Vincenta. Ile ty masz AC? 15. To obydwa wchodzą. 14 obrażeń. Trzecia tura Juana Carlosa, który nic nie robi i teraz jesteś ty, Vincent. Okej, okay. Czyli rozumiem, że ten attack opportunity, który dał Garrettowi, teraz już mu się zresetował, bo to jest kolejna... Tak, bo jest kolejna tura. Dobra, no to biorę attack opportunity na siebie, odchodząc tutaj. Dobra, on cię atakuje. I to trafia za 8. Okej. Okay. Żeby cię nie zerował ten... I stąd tutaj wyciągam kuszę i pakuję w Zenona... Dobra. Non-lethal. Czyli twoja kusza wypluwa taki stępym końcem i dokładnie. Strzelasz do niego. 20 łącznie. Wow. Trafiasz. Nawet więcej, bo nie policzyłem jeszcze repeating. Ale dobra. Dobra, to już trafiasz. No i to będzie 1d8 plus 5. I jest to 7 plus 5, panowie, czyli 12. 12? Okej, okay. On już ledwo stoi. Wow. Pada na jedno kolano. Dobra. I rzęzi.
Czy mogę non-lethal zrobić slime'em? Nie, force damage. Okej. Okay. Laserem on strzela. Dobra, Glutek zrobi kolejny przelot i pakuje we Francesco kolejny strzał. O kurwa, 22. Dziękuję, kości wróciły. 22, trafiasz. Dobra, 4 plus 2. 4 plus 2 dokładnie, max, 6. Francesco jest już mocno ranny. Też zaczynał tą belkę ranny, bo Kae go po prostu zmłociła, więc... Mhm. A jeszcze dobra. Ja w bonus akcji do... Wszystkie rodziny ofiar, które nigdy nie poznają prawdy, Francesco, to twoja wina. Jakie ofiary? O czym ty pierdolisz? I teraz jest Zenon. Zenon tam więcej krwi już wypluł na rękę, patrzy przerażony. On znowu rzuca na siebie niewidzialność. Siup. Garrett. No dobra. Jedna K. Garrett mówi do Francesco. Miałem po dobroci. I wyciąga w jego stronę młot, tak jakby zamachując się, rzucając na niego Hexblade Curse w bonus akcji. Nice, opisz Hexblade Curse. To właśnie Garrett tak jakby miarkuje atak z daleka i Francesco czuje tak jakby lekkie puknięcie, tak jakby właśnie dostał tym młotem tak troszkę w ten kask i tam ma takie znamie teraz pulsujące na zielono. Czy ja mam Hexblade Curse gdzieś tutaj? Pewnie to jest nie. Tak, kryt na 19, dodatkowe obrażenia, dodatkowe obrażenia, równe mojej proficiency, tak. Bonus i jeśli umrze, ale nie umrze, to odzyskuję HP-ki. Ty odzyskujesz. Tak, no i podchodzę do niego i atakuję. 10 plus 6, 16. Nie, 16. Równo będzie. Równo będzie, tak. Równo będzie. Nie trafiasz. Tak. Sprawnie odbija tym po prostu nożem ten twój atak. Mhm. I mówi, nie takie rzeczy, młodziku, jeszcze cię nauczę walczyć. Zapraszam, Francesco. Kae dalej śpi. Malwinie. Malwin mówi, szast prast, nie ma nas. Kastruje drugie invisibility. Ogniem z ogniem walczek. Tak. I chciałbym się przemieścić oczywiście, tak? Co zdawać to stealth z advantagem, tak? Z advantagem, tak. Nat 20. I 18 na drugie, więc nieźle. Nat 20, dobra, no to 25. Okej, okay, mówcie mu stały wąż. Staję tutaj, kucam sobie przy kole, opieram się o nie. I patrzę bardzo wyraźnie na Francesco. Jasne. Teraz jest Francesco. Patrzy na ciebie, Garecie, patrzy na Vincenta, rozgląda się, nie widzi Zenona. Widzi, że Kae leży i śpi. Jeszcze ma szansę. Myśli, że jeszcze ma szansę. Dobra, ale tak. Attack of opportunity bierze od ciebie, Garet. Dobra, rzucam. Podchodzi do Vincenta. 9 plus 6, 15. 15, za mało. No i Vincencie atakuje ciebie. Okej. Okay. Dobra, jeden wchodzi. Jedyne 5 obrażeń. Juan Carlos czwartą turę jest przerażony. Dobra, czwartą turę. Vincent. Zaczyna się trochę słaniać na nogach. Będę po raz kolejny próbował Shocking Grasp. 13 plus 6, 19. 19 trafia. Dobra. Nice. Chociaż nie umiesz tego do końca wytłumaczyć, ale... Nie wiadomo skąd, jest takie ciągły odgłos harmonijki i widzisz, że on jakby się zrobił troszkę szybszy i unika tego ataku. Zenon in the shadows. Okej. Okay. Kurde, Zenon prawdziwy boss tutaj. Tak, Glutek 12 we Francesco. Nic. Dobra. Nic, odbija się od jego zbroi cały czas. Z niewidzialności wyłania się Zenon, teraz coś robi, dlatego się stał widzialny, stoi tutaj. Zagrywa taką bardzo podobną melodię do tej z Song of Rest, wskazując na Francesco, mówi: dasz radę, szefie. I rzuca na niego Healing Word, lecząc go za 6. Garrett. Podchodzę. Ale żeby lay on hand, to musiałbym obie ręce mieć wolne, nie? Dobra, jedną. Jedna starczy, myślę. To odrzucam tarczę, no gdzieś na lewo ode mnie, żeby Francesco miał gorzej. Przekazuję Vincentowi 10 HP.
Kae, czwarta tura snu. Nie wiem, gdzie jest Malwin, więc nie zdradzam jego pozycji, ale krzyczę: Malwin, obudź Kae. Malwin to słyszy, ale to ignoruje. No, on już, ja, bo on już patrzy już w jedno miejsce. Tak. Cztery, pięć. Aha. Nice. Celuję rapierem i dźga tego Francesco z adwentadżem, nie? Mhm. Letalnie? Zaraz ogłoszę. Przed atakiem musisz. No, non lethal, niech gość. Pękł. Vincent pogada z nim. 21 do trafienia. Trafiasz. Czyli to będzie 1d8 plus 3. Mało, więc on jeszcze może stać, spokojnie. 5 damage'a. No to tam, tak go wiesz, w tył tego hełmu, koszem właśnie swojego rapiera go uderzyłeś, ale on tylko... Teraz patrz, to ci jest zdziwiony, skąd się wziąłeś. Mocny gość jest, mocny. W bonus akcji kastuję znowu tą ujemną, czyli Unsettling Words. Okej. Do Zenona. Krzyczę mu: tylko na to cię stać? Słabe ty bachtyckie koledże na Nowokręgu. Poznaj trochę starej szkoły. Dobre, podoba mi się. Piąta tura, jak Juan jest przerażony. Francesco teraz jest otoczony. Jest w bardzo ciekawej pozycji. Atakuje Vincenta. On też ma plany już w głowie pewnie. Obydwa wchodzą, jeden to jest kryt. O kurwa. Co się dzieje? Jakie no, ma kości zbyt dobre? Mamy. 21. Bam. Vincent pada na ziemię. Jako darmową akcję podnosi cię za twoje skrzydła do góry, przykłada nóż do twojej gardzieli i patrząc na was w bonusie mówi: jeden ruch, poderżnę mu gardło. To będzie automatyczny fail, rozumiem. No, wtedy ci wsadzi dwa fejle w śmierć. On jest teraz przy mnie? Tak, trzyma Vincenta i jest przy tobie. A mogę uleczyć Vincenta? Musiałbyś rzucić jakiś dex, myślę? Dex, to słowo. To jest trudne moim zdaniem. Dobra, ale nie ta tura teraz. Vincencie rzucaj na śmierć. Kolejna sesja będzie Vincent w klasce i będziemy... Dojedziemy do tej tinty w ten sposób. Tak, będziecie co dwie mile będziecie odbijać następną postać. Dorzucam sobie bardzo inspirację do tego dorzutu, który dostałem już. Mogę rzucić po tym, jak już rzuciłem ten rzut, prawda? Tak. Czyli będzie, no, 15. 15 zdajesz, jeden sukces. Zenon teraz. Chciałbym, żebyś ty, Garecie, zdał Wisdom. Nie zdaję. 2+. Dobra, więc 3. On gwizdnął w swoją harmonijkę, żeby zwrócić twoją uwagę, tak wiesz, zagwizdał do ciebie tak catcalling w twoim kierunku i mówi: no i patrz, karaluszek zaraz zgnieciony będzie, a to wszystko twoja wina. Vicious Mockery. 1d4 psychic i masz disadvantage w następnym ataku. Na kogokolwiek? Na kogokolwiek. Dobra. Dwa obrażenia psychic. Ale i teraz twoja tura. Udało się to dwa razy do tej pory, więc może się uda i trzeci. Kastuję command na Francesco, każąc mu podać mi jego nóż. Mam jedną rękę pustą. Negocjator. 14. Spell save DC. Zdaje. Kurwa, akurat ten jeden raz musiał. Dobra, on już po prostu trzeci raz to na niego nie zadziała. On jakby błysnęło w jego oczach, tylko mocniej ścisnął ten nóż, także pobielały mu knykcie i dalej trzyma waszego towarzysza. A jak on go trzyma, to nadal ma na nas opportunity ataki? Tak. No bo teraz Vincent jest tutaj przedmiotem tak naprawdę, nie do końca jest graplowany, tylko jest, wiecie, no, go tak trzyma za szmaty, nie? Uprzedmiotowiony Vincent. Kae śpi. To ja robię ruch w stronę Kae jeszcze. Biorę opportunity, raz, dwa, trzy. No to on jeszcze tak w ciebie
Nie trafia. Ugh. Malvin. Okay. On powiedział, żeby go nie atakować, tak? No, że... No, tak. Jeden fałszywy ruch, a poderżnę mu gardło. Przy czym niekoniecznie coś przygotował, bo nie miał już akcji, więc on coś zrobi w swojej turze, nie? Ja pierdolę, ale się stresuję. No, trochę się zrobiło nieciekawie. No. No. Kastuję Unsettling Words na niego po prostu, no nie? Dobra. Ja po prostu mówię, to nie jest raczej atak. No i po co ci to? Powtórka zwierzy? Myślisz, że mi zależy na nim? Dobre. Dorzuć deception do tego. Kuba, deception? Okej, no. Albo persuasion, jak wolisz. Słuchaj, to jest ten sam wynik. Ale to nie mów, ale ty wiesz, co rzucasz. Tak, ja wiem. 20. 20. Po dodaniu. Okay. Po dodaniu, okej, okay, spoko. No to spojrzał na ciebie, zmrużył oczy. A, i on dostaje tą kostkę. Tak, i ma minus do saving throwa następnego. I coś jeszcze robisz, bo to była bonus akcja. Disengage'uję w akcji. Okej, okay, spoko. Patrząc się na niego cały czas. Jasne, tyłem jasne. Idąc, do tej klatki podchodzę. Chwyta mocniej Vincenta, odwraca się do was, trzymając go, ignorując Malvina, do ciebie, Garrett. Skoro go wyciągnąłeś, ryzykując swoje życie, to ci na nim zależy. Rzućcie broń, powiedz im, żeby rzucili broń, albo go poderżnę mu gardło. A tobie zależy na życiu twoich ludzi? Dobra, widzę to tak. Pozwolicie nam odejść, a jemu się nic nie stanie. Dobrze, ale jak odzyskacie wolność, co zrobicie z informacją o naszym położeniu? Na razie ciesz się, że mu nie utnę tego łba. Ciekawe, czy będzie biegał tak jak karaluch. Myślisz, że co się stanie, jak obudzę moją koleżankę? Myślisz, że Zenon będzie uciekał wystarczająco szybko? Pozwolicie nam wejść na wóz? Odjedziemy trochę i go uwolnię, a wtedy już nigdy się nie zobaczymy. Jeśli zdradzisz nasze położenie Gardis, albo fakt, że tu w ogóle byłem. Wiem, gdzie mieszkasz, Francesco. Ja też wiem, gdzie mieszkasz. I wiem, gdzie mieszka twój ojciec, zdrajca. I twoja matka. Więc słaba dość groźba. Tutaj jesteśmy na równi. Czyli nie dajesz mi gwarancji, że nie wypaplesz Gardis po tej sytuacji? Daję gwarancję, że on nie zginie. Życie za życie. Dokładnie. Ja i moi ludzie za niego. Dobrze. Ja się zgadzam, ale nie mogę się wypowiadać za nieprzytomnych. Zrobię co w mojej mocy, żeby ich powstrzymać. Jak ich nie powstrzymasz, to ja nie powstrzymam tego noża. Dobra, puść go, pozwolimy wam odjechać. Najpierw odjedziemy, potem go puszczę. Odwołaj swoją magię z Carlosa, od tego zaczniemy. I trzymając cały czas Vincenta, powoli przesuwa się w kierunku wozu. Znaczy w kierunku tutaj Carlosa, w kierunku wozu. Półgębkiem Malvin. Patrzę się na ciebie, Garrett. Ja bym nie dachował. Bo teraz jesteśmy trochę poza walką, bym powiedział. Mm-hmm. Więc Zenon, widzicie, że też podchodzi z tej strony. Ostrożnie, ale ma ręce do góry, w sensie... trochę się do was szczerzy, tak wyzywająco, ale ma tutaj pomiędzy palcami swoją harmonijkę, ale ma ręce do góry. Mhm. I dobra. Powoli przesuwa się w kierunku megacykady. Francesco, zróbmy tak. Ty odjedziesz z Vincentem i jak go puścisz, ja uwolnię Carlosa. Przekonywanie. On ma ten minus, jak coś. Tak, tak, wiem. Kurwa, jeden. Na jeden. Okej, okay, no to nawet nie muszę mu rzucać. Niezła sztuczka, nie ma mowy. Puszczasz go teraz. Zabieramy gawła na pakę i odjeżdżamy stąd. Za 200 stóp wypuszczę tą waszą traszkę. Ten Zenon się przemieszcza? No, na nie, na razie stanął, jak widzi, że ty na niego patrzysz. Ma podniesione ręce. Ja mówię... Macha mu, żeby szedł po tą swoją cykadę. A, okej, okay, dobra. To on skinął ci i machnął w twoim kierunku swoją harmonijką, co rozpoznajesz jako taki znak
bardów, że okej. Okay. Mhm. Porozumienie. Porozumienie pewne. Dobrze. I zakręcił ją i schował, ma taką, jak ty masz udu w takim właśnie trzymaku, niczym kabura, on też ma taką na harmonijkę. Mhm. Schował i już takim truchtem biegnie do tej mega cykady. Okej, okay. W momencie, gdy on jest, znika mi z pola widzenia, mhm, i oni mi znikają z pola widzenia, mhm, kucam za tym kołem. Okej, okay. Okej, okay. Okej. Okay. Szast, brast, nie ma nas. Dobra. Ostatni spell slot. Dobra, znikasz, niewidzialny. Dobra. Garecie, ty coś robisz? Garet tak z dobrej woli chowa młot za pasek. Kurde, dobra. Jest ta inwizybilitacja. Gdzieś tam leży. Ale jeszcze nie zdejmuję. Ty ją miałeś. Ale jeszcze nie zdejmuję z Carlosa. Dobra. Okej. Okay. No to... masz to Invisible, dobra. Invisible. Mam. Dobra, no to Francesco do ciebie. No na co czekasz? Uwolnij go! Nadal nie dałeś mi żadnej gwarancji, że wypuścisz Vincenta. Daję ci moje słowo. Jak Gardis do Gardis. Nie widzi mi się tutaj ginąć. Mi na nim nie zależy, ale wam zależy. Wierzę mu. Dobra. No. Robisz coś z tym? Tak. Puszczam Juana Carlosa. Dobra, no to twój gniew Gaela znika z Juana Carlosa. Widzisz, że on tak jakby odzyskał oddech. Jeszcze widzisz, tamten magiczny strach z niego zszedł, ale zwykły strach nie. Zerka tylko na Francesco, ten machnął głową w kierunku Gawła i on biegnie do Gawła, podnosi go za barki i zaczyna ciągnąć na wóz. Okej. Okay. Wciąga go na wóz i widzicie, że też równocześnie Zenon prowadzi mega cykadę i zaczyna przypinać ją do wozu. Francesco się wycofuje powoli z trzymanym Vincentem. Vincencie, rzuć w tym czasie na śmierć, bo już trochę czasu minęło. Dobra. Uwaga. Ty jeszcze nie. 13? Niestety. 13 zdajesz, drugi sukces. Czyli on już nie może sfejlować? Może. Trzy fejle pod rząd teraz? Może trzy fejle teraz do plus zrobić. Plus mogę dostać nożem. Może dostać to nożem. Dwa fejle, tak? Przy trzech fejlach się umiera. A no, nóż, jakiekolwiek obrażenia zadane ci teraz, dają ci dwa fejle. Dobra. Okej. Poza akcją KE bym obudził w końcu może. Dobra. Okej. Okay. Co ty robisz, czyli Malwinie? Dwa fejle, tak? Nie trzy. Dwa fejle nóż, zadam mu fejle. Nóż, tak. Czyli to nie będzie automatyczna śmierć. Nie. Blisko. Natomiast kolejny rzut będzie 50-50 już wtedy. Kolejny będzie 50-50. Czy można inspiracji używać przy death save'ach? Tak, chyba tak. On dalej ma tą... Bo ja nie mam... Bardycką użyłem. Kaszustkę. Tak, dalej ma tą kaszustkę, no. Tylko ja pamiętaj. Ja inspiracji nie mam. Pamiętaj jedno, Malwin. On ma dwa ataki. A no tak. O mój Boże. Kurwa. Jest tak duża szansa. O, ja nie zamierzam nic podpowiadać. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie wszystko. Nie, no nie. Pan tak już nową kartę tam. Ja pierdolę, ale jestem spocony. Ja nic nie mówię, jest gorąco, no. I to nie od upału. Już nie. Pamiętacie, ile on może... Jak on stoi na nogach? Jak on wygląda? Francesco? Ledwo żyje? Ledwo stoi na nogach? No nie, rzuć na medycynę. O Boże, moja specjalność. Znaczy, powiem ci, dowiesz się jak bardzo. Jasne. Dwa plus tam dwa pewnie. Cztery.
jest bardzo ranny, ale widać, że adrenalina w nim buzuje. Raczej nie padnie od jednego ciosu. Bartek, spójrz się w kamerę. Kurwa. Okej. Okej, nie, no muszę to zrobić chyba. Whatever happens, happens. Nie, mów tak, nie. Nie, nie mogę tego zrobić. Po prostu na razie się zbliżam. Zbliżasz się? Obserwuję. Ile miałeś na nie rzuciłeś stealtha. Nie rzucałem. Rzuć stealtha. Z adwantagem, nie? Tak, masz advantage, masz advantage. O Jezus Maria, Boże Święty. Ty się budzisz. O! No. Patrzę na sobie garę. Okej, 11. 11. Widzisz, jak Francesco, jakby jego oczy się zrobiły takie duże i nożem celuje przed siebie. Kto tu jest? Jeszcze raz usłyszę te kroki. On nie żyje. Żadnych sztuczek, powiedziałem. Ja się nie odzywam. Pokaż się. Wiem, że tu jesteś. Juan! Gdzie jest ten trefnik? Gdzie on jest? Tam Juan się rozumie. Nie widzę go, szefie. Zenon tak. Szefie! On się umiera być niewidzialny! To Bart! Garet, co się dzieje? Odwołaj swojego szarlatana! Nie pokazuję w konkretnym kierunku. Też ale... nie wiesz, gdzie jest tak. Malvin. Więc daję tylko taki macham dłonią, żeby się odsunął. No to Francesco słyszy, że kroki idą w drugą stronę. Powiedziałem, żeś się pokazał! Garet. No... Francesco złapał Vincenta. Niby mówiłeś, że ci na nim nie zależy, a teraz co robisz? Nie dosyć, że szarlatan to jeszcze kłamca. Kastuję Dissonant Whispers. Okej. Okay. Pojawiasz się... Kastujesz Dissonant Whispers, on zdać tak. Musi Wisdom. Wisdom. Ale zanim to zrobi, moim. Jak tylko ciebie widzi, jak się pojawiasz i kastujesz coś w jego kierunku, obraca nóż i dwa ciosy w klatkę Vincenta. Dobra. Okej. Okay. Pierwszy atak trafia. Ale... Drugi atak... Czy my widzimy z Garatem jakby... On ma tą kość. Cały czas ujemną bardzo inspirację. Co ona mu odejmuje? Jeszcze raz mi powiedz. No każdy saving throw. No saving throw, ale no. On po prostu ma przygotowaną akcję. On najpierw dźgnie, a potem rzuci saving throw. I teraz pytanie, czy obydwa ataki wejdą? Ej. No. Tak. Dobra. Pierwszy atak. 17 na kości. I zadaje to 8 obrażeń Vincentowi. Mhm. Dwa fejle. Okej. Drugi atak. Pokazuję wam kość. Poczekaj, muszę zobaczyć. Gdzie jest? Dobra. Ja pierdolę. Dawaj. Czekaj, obróciła się jak nią. Spoko. Mogę ustawić na jej konkretną wartość? Jest. Czyli jak będzie powyżej ilu, to... Powyżej twojego AC, to umierasz. Dobra, 15 AC. Dobra. Plus tam pewnie ma jakiś jeszcze ten, nie? No, ma swoje do trafienia. Okej. Okay. Dobra. Uwaga, pokazuję wam. Kładę koło Vincenta. Dobra. To jest jego kość. Dobra. Kość śmierci. Czekaj. Wypadło mu tyle? Tak. Oh shit! Oh, kurwa. Jedyneczka, nice.
Drugi cios. Ona się sam dźga? Nie. Pierwszy cios rzeczywiście wjeżdża prosto, przebija chitynę Vincenta. Słyszysz, jak po prostu limfa, biała limfa Vincenta wystrzeliwuje mu z żwaczek. Już ma dźgnąć drugi raz, ale trafia idealnie w gruby, świeżutki, świeżo utwardzony pancerz po ostatniej wylince. Nice. Patrzy przerażony, co się stało, i teraz na ciebie, i zdaje wisdom saving throw. Rzucam tą kością, nie? Tak, rzucaj. Ja pierdolę, proszę, Panie Boże, jeśli istniejesz. 6, maksymalne odejmuję. Okej, okay. Czyli ma minus 1. Nie ma opcji, jeden. Że zda. Nie ma, ma opcji, ma 5 na kości, to jest nice. Minus 1. Nie zdaje. Pierdala ode mnie jak najdalej, ucieka tak. Ode mnie jak najdalej. Nice. I dostaje 3d6 damage'u. Raz. 3d6. To najpierw zadaj te obrażenia, proszę. 9. 9? Nie. Dobra. Trzysnęła krew z jego nosa. Zaczerwieniły mu się oczy. Patrzy na ciebie i z przerażeniem ucieka. Ciągnąc Vincenta ze sobą. Dwa. Ciągnie go ze sobą? Nie ma, nic o tym, że nie ma nic o tym, że puszcza rzeczy, po prostu ucieka. Czy się ze mną zgodzicie? No najdalej od Marlina. Jak nie ma nic w zasadach, to okej. No bo to jest tak, jakby miał teraz broń rzucić, nie? Czy coś, co trzyma. No, mówiliśmy, że no, spoko. No, jeśli może go trzymać w takich zasadach, to okej. To nie kłócimy się. Dokąd ucieka wtedy, spokoż? Raz, dwa, trzy, cztery... Czekaj, od Malwina jak najdalej, 6 kratek, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj. I... Tak, ciągnie go po ziemi. Tak, jak ciągnie go po ziemi. A właśnie, to ma połowę ruchu, sorry, no, masz rację. Okej, okej, okej. Dobra, dobry, raz, dwa, trzy. To tylko tutaj odciąga w krwawi, jest bardzo ranny. Co zrobi? I widzi tylko Juana swoich ludzi i błagalnym wzrokiem na nich patrzy. Wracamy do inicjatywy. Tej, co była? Czyli tej, co była. Czyli teraz tak naprawdę Malwin zaczął, czyli była tura Malwina. Po nim jest Francesco. Sami tego chcieliście! Wbija znowu nóż Vincenta. Pierwszy atak, 12. Nie trafia. Puf. Pancerz Vincenta go ratuje. Drugi atak, 14. Oh, okay. Nie trafia. Puf. Nie trafia. O kurwa. Nie trafia. Dwa ataki. Nie jest w stanie jakby dobić Vincenta. W sensie twoja hityna cię cały czas trzyma przy życiu. Teraz jest tura Juana. Juan wrzuca po prostu nieprzytomnego gawła na wóz i sam wskakuje. Wskakuje i wyciąga rękę do Francesco. Zenon stoi, ale widzi, że no pertraktacje nie wyszły. Sięga po harmonijkę od razu, dobywa ją niczym sprawny rewolwerowiec. Vincencie, rzucaj na śmierć. Okej, okay, teraz tak, mam dwa sukcesy. Mhm. Jeśli będzie sukces teraz, to co się dzieje? Stabilizujesz się do zera. Przestajesz umierać. Dwa fejle. I oraz dwa fejle. Ale jeszcze miałeś kostkę chyba, tak? Jeszcze masz. Nie mam. Użył na poprzednim. Ale inspirację spokojnie, masz? Spokojnie. Ja mam inspirację. Dobra. Jedną możecie mu dać. Dobra, więc zobaczmy. Jest inspiracja. 50-50. Nową kość wziąłem. Ja zawsze biorę nową. Mocno ją podkręć. Dobra. Podkręć mocno. Podkręcona. Inspirację ci daję. Okej, okay, dobra. To jest dobra. Ostatni. To jest ostatni rzut. To od tego zależy wszystko. To nie jest ostatni rzut Vincenta wcale, to nie jest. Nie, ludzie, jak coś, to będę zadowolony, cokolwiek się stanie, bo... Mm. Ale... No, here we go.
dziewiątka. Nie dodaje się nic do tego? Nie. Już na pewno sprawdzę, ale z tego co pamiętam, nie, bo to by było... Constitution? Nie? Nie, chyba nie, bo to by było za mocne, bo jest wtedy by barbarzyńcy byliby nie do zniszczenia wtedy. A roll 1 to 9 is considered okay. Failure. W swoich ostatnich chwilach odzyskuję przytomność na chwilę. Wszyscy słyszycie. Dziękuję wam. Oczyście moje imię. Po czym jego ciało bezwładnie opada. Na ziemię. Wasz towarzysz umiera w rękach Francesco. Ten, widząc co się stało, upuszcza go. Kurwa mać. Wiejemy! Teraz jest Zenon. Zenon wskakuje na Beast of Burden. Kae. Wiesz, co się stało, więc... Tak, to Kae krzyczy, nie, i próbuje, jest po prostu... Jest w stanie dobiec do Francesco, czy ten wóz blokuje i nie przeskoczy tutaj? Ciężko ci będzie, ale jeśli chcesz strzelać, możesz przez tą jakby szparę nie, pomiędzy. Nie mam czym, chyba że ten procent, co mam w kieszeni. Możesz spróbować. Mogę spróbować. No to się zbliża i strzelam ten procent. No zakręcasz, bo to jest taka zakręcana nad głową. Mm. 20 na 20. O kurde. Wow. Dobra, nice. Pakuj. Czyli 2D4 plus 2D8. Planar Warrior też się mnoży w przykryciu. Dobra, no, dobra. I rozumiem, że jeszcze coś magicznego w tym pocisku, więc to tam... Ale to się okaże, jak on oberwie. Dobra. To i to już wale lital, nie? To już wyrąbane. 12 i plus 4 powinien mieć do ataku, nie? Czyli 16. 16 w sumie? Tak. Tak mało? Dwie no, D4 plus 2D8? Plus tak. Plus dex, no, dobra. No, niestety. Widzisz, jak ten pocisk, który wygląda jak odlana taka mała pięść ołowiana, mm-hmm. zakręcasz i czujesz, że jak zakręcasz, to się robi cięższa ta proca. I jak puszczasz ten pocisk, to on po prostu zmienia się w taką pełnowymiarową pięść. I po prostu taką lepę prosto w twarz. Francesco, jest tylko takie gdudą. I on pada na ziemię znokautowany. Prone, jest świadomy, ale przewrócony. Jeszcze żyje, ale teraz nie może dosięgnąć ręki Carlosa, bo już jest na ziemi. Malvin. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Stoję przed Francesco. Masz advantage na melee atakach, bo jest na ziemi. Atakuję. Lethal. Domyślam się. 24. Trafiasz. Obrażenia. 4. Opisz, jak go zabijasz. Mając ciało Vincenta między nogami, stojąc tak w rozkroku, patrzę na leżącego Francesco. I po prostu bez słowa dźgam go jakieś 1000 razy. Okej, okay, rozumiem. On jeszcze, wiesz, jak widział, jak ty podchodzisz, próbował odczołgać tak po ziemi, zostawia za sobą taki ślad krwi, ale nie jest w stanie i ty po prostu go przyszpilasz. Następny. I on już po prostu w pewnym momencie przestaje się ruszać. Jego towarzysze tam... Wiemy! I on tam popędza tą bestię i wóz zaczyna ruszać. Jak oni odjeżdżają, to patrzę się w ich stronę. I mam po prostu całą twarz we krwi Francesca. Okej. Okay. Reszta, co jeszcze robicie? Coś? No, czekaj, na pewno już nie atakuje, tylko jakby już podchodzi tam do Malvina Vincenta i patrzy na Vincenta w szoku, nie? Kompletnie. Tak. Nie mówi nic, tylko po prostu się patrzy, nie? No, nadepnę na niego. Dobra. Jeżeli z nimi nic nie robicie, oni, no ta bestia nie jakoś super szybka, ale sobie odjeżdżają najszybciej jak potrafią. A wy
stoicie nad ciałem swojego martwego towarzysza. Co robicie? Brakuje nam słów, po prostu myślę, że jesteś w szoku. Tak. To Gareth bez słów po prostu idzie do konia już tak w dalszej perspektywie, zdejmuje ten kilof, co ukradł z bazy Mogoga i zaczyna kopać nim dół po prostu w ziemi. Okej. Kae? Chcesz go po prostu tu pochować, Gareth? Tak byś odludził? Masz lepszy pomysł? Nie wiem. Patrzę jakby na ciało Vincenta, jakby... ogląda je. Jakby tak. Moglibyśmy przewieźć to, co z niego zostało do Komerady, ale on był jedyny, który się znał na transporcie zwłok. Nie wiem, czy zostaje nam coś innego. Może da się coś... Chyba, że... Dajcie mi chwilę, Gareth się zastanawia. A twoja Gareth. Mama nie dała rady tego wskrzesić? Przecież leczyła tyle ludzi z tego, co słyszałem. Słyszałem. Leczyła, ale... Wywrócić kogoś ze śmierci zdołała tylko raz i rozmawiałem z nią o tym. Chyba już utraciła tą moc. Ale możemy spróbować. Nadzieja umiera ostatnia. Więc jakoś umiał konserwować te zwłoki. Może jakoś uda nam się zachować jego ciało. Tak, to właśnie Vincent potrafił. Czekaj, czy tam szukuje, czy on leci tam do torby Vincenta, szuka specyfików gdzieś przy tym koniu i próbuje wziąć cokolwiek po prostu. Dobra. Nie wiem, możesz rzucić nam medycynę czy coś w tym guście. Ja próbuję odtworzyć cokolwiek jakby z tego, co Vincent... Dobrze. Malwinie, ty? 19 plus 2, 21. 21. Coś ci się przypomina. Nie wiesz do końca, co robią te rzeczy. W sensie, tylko pamiętasz, co on robił. I w tym jakby przypływie wspomnień o nim i nagłości sytuacji przypominasz sobie tak, tak. Bandaże, które pachną jak zioła. Ta maść czarna jak smoła i tam coś tam zaczynasz sobie przypominać i bierzesz jakieś rzeczy, których on rzeczywiście używał do konserwowania istot, z których robił swoje konstrukty. W tym czasie, Malwinie? Chciałem pomóc. No, to pomogłeś. Nie, twoja wina, Malwin, też bym tego dźgała. Kurwysyna, także... Ale jeszcze może nie wszystko stracone i jakby widać, że jakby trochę nie łapie, nie? Że jakby... Nie wracamy z nim do Dekomerady. Mamy misję. Jak nie wracamy? Wróćmy do twojej matki, może coś się uda. Gareth, nie mów tak. Nic się nie uda. Jedyne, co mamy teraz, to misję. To ja z nim pojadę. Rób to, chcesz, Kaja. Jego imię. O to nas poprosił swoim ostatnim tchnieniem i nie wyobrażam sobie zrobić cokolwiek innego. To jest moja misja. Jak chcesz oczyścić jego... A nie jakieś jego... pieprzone... Nie. Jak chcesz oczyścić jego imię, jak właśnie zamordowałeś człowieka, który go wrobił? Pogrzebałeś jego marzenie razem z nim. Jak będę musiał, to zamorduję jeszcze 100 następnych. I nie przywróci mu to dobrego imienia. Nawet z nim nie rozmawiałeś raz szczerze. O. Ale przynajmniej to nie ja go zabiłem. Zrobiłem wszystko, żeby przeżył. Kopię dalej. Kaja próbuje już jakby wziąć to ciało teraz i donieść do konia. Nie wiem, czy da radę, ale próbuję jakby tam... Dobrze, no zawinęłaś go w te jałowe bandaże. Zakryłaś te rany, które miał tą czarną maścią.
Nie wiesz, czy to coś pomoże, masz na taką nadzieję. Jest niezwykle lekki, jak go podnosisz. Niemalże pneumatyczny, można powiedzieć. I niesiesz go w kierunku koni. Garecie, ty też idziesz w kierunku koni? Bardzo tak machinalnie kopałem ten grób i jak oni idą, to cały czas go tak kopię fanatycznie, ale potem się tak jakby ocykam z tego transu i zmartwiałymi rękami biorę ten kilo, tak się ciągnie po ziemi i idę za nimi do tych koni. Dobra. Chciałbym, żebyście przeszli na Whispery i zostaje ze mną Malwin. Malwinie. Patrzysz jeszcze za oddalającymi się oprawcami twojego towarzysza. Nie wiesz, czy nazwać go przyjacielem. Na pewno może byłoby już tego blisko. Poprzysiągłeś coś sobie, żeby jednak dojść do sedna tego, co mu się przydarzyło i do sedna jego przyszłości. Kiedy tak patrzysz w dal, z cienia agawy widzisz, że drepcząc po ziemi wychodzi czarny ptak, który patrzy się na ciebie swoimi bardzo mądrymi oczami. Jest to kruk. Mogę coś powiedzieć? Jasne. Mówię po sylwańsku. Mhm. Wiem, po co przyszliście. Ale... ale co jeśli byśmy się jakoś dogadali? Zostawcie go. Tutaj. Dobra. Widzisz, że kruk tak jakby zadrżał. W jakiś taki nienaturalny sposób. Jego usta się otwiera, czy usta, jego dziób się otwiera. I widzisz, jak jakby z niego postać, wyłania się postać Shadar Kai, sługi króczej królowej. Co więcej, rozpoznajesz tą osobę. Widzieliśmy się już. Widzieliście się już. Jest to elfka, którą spotkaliście w Dekomeradę. Jej twarz widzisz teraz wyraźnie, znajomą z tej pamiętnej nocy na cmentarzu, kiedy tak naprawdę po raz pierwszy, może po raz drugi, ale w pewien sposób po raz pierwszy stanęliście razem w ramię z przeciwnikami. Mhm. Widzisz, że ma smutne, ale takie też pełne dzikości oblicze i mówi, kręci głową i wybacz, on niewiele da się zrobić. Niewiele to nie znaczy nic. Problem w tym, że to zależy od niego. Nie tobie, ani nie mi jest to rozstrzygać. Przybyłam tutaj, ponieważ czuję naprawdę smutne wspomnienia. Chcesz smutne wspomnienia? Mogę ci dać ich wiele. Więcej niż on miał, na pewno. Zagwarantuję ci to. A on ma jeszcze niedokończone sprawy. Tutaj. W tym świecie, nie w waszym. I ona... to, o co prosisz, jest ogromnym złamaniem praw, które ustanowiła ma pani. Tak, krucza królowa, wiem. Widzieliśmy się wiele razy już z wami. Przy klasztorze, w lesie. Niedaleko. Tak, ma ona na was swoje oko, swych sług. No właśnie, póki jeśli co... ma na nas oko, to na pewno wie, że ma jeszcze on parę rzeczy do zrobienia tutaj.
to jej tak naprawdę nie obchodzi. Słuchaj, możemy się jakoś dogadać, jestem pewien. Co w takim tam, razie gdzie zmierzamy... Oferujesz. Tak jak... Tak jak ta kobieta przy New Dagger, prawda? Ona dostarczyła wam wiele smutnych wspomnień. A nie. Ty ich wtedy dostarczyłeś i twój towarzysz. Dlatego w ogóle rozmawiam tutaj z tobą i daję ci pewną szansę wyboru. No właśnie, jakbyśmy ich dostarczyli więcej. Razem z moim towarzyszem potrzebuję go, by on jak nikt inny nie dostarcza takich wspomnień. No, uśmiecha się, widzisz jej ostre jak z noże zęby. Brzmi niezwykle kusząco. Czemu prawda? Mam... Jedne skończone smutne i nieskończenie wiele. Chaos świata ma tyle smutku w sobie. Niestety, tak jak mówiłam, to co prosisz, to jest złamanie praw natury na niezwykłym poziomie, o niezwykłej mocy. Jeżeli nie mam gwarancji, czy to, co chcesz z powrotem, to będzie twój przyjaciel. Ale czy obiecujesz wziąć za to całkowitą odpowiedzialność? Tak. Dobrze. Widzisz, że zakręciła nożem, który ma na ręce. Gdy błyśnie zielonkawy błysk, wbij to w jego serce. Jeżeli będzie gotów wrócić, wróci, ale ostrzegam. Shadowfell zostawiło na nim już swoje piętno. Nie wiem, czy to, co wróci, będzie tym, kto był twoim przyjacielem. Co mam wbić? No ten sztylet, jeden z który ma, podaję ci go. Biorę go. Jaki jest? Jest ciepły w dotyku. Kiedy położyła ci go na rękę, tak zadrżał niczym ptak, że jakby nastroszył się wręcz. Nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć i widzisz, że on jest półpłynny, jakby z takiej czarnej mazi. Okej. Jak będzie błysk. Tak. Tak, tutaj są błyski. Przez górę, to pamiętam. Sądzę, że dobrze wiesz, o co chodzi. I... zmienia się w kruka i odlatuje. Chowam ten sztylet. Mhm. I teraz ważna rzecz, ponieważ, no wiecie, nadejdzie następna sesja i teraz Bartek, chciałbym, żebyś wrócił. Już, no jestem. Jest to trochę od ciebie teraz zależy. W sensie ty jesteś Wincentem, ty jesteś jego duszą. Ja ustalam zasady w tej grze tak, że no, jeżeli on nie chce wrócić, tak, to nie wróci. To zależy od ciebie. Jak się z tym czujesz. Okej. Okay. Ale to, czego spróbuję zrobić Malvin, to jest czarna magia wysokiego poziomu. Okej, teraz muszę podjąć decyzję.
Tak, to jest teraz od ciebie decyzja, czy wraca coś na kształt Wincenta, czy rytuał się nie udaje. Bo to jest teraz tak naprawdę ci taką daje teraz, wiesz, drogę do... Co chcesz zrobić z tą postacią, tak? Z tym, co się wydarzyło. Wiem, rozumiem. Natomiast to jest duży wybór. No... Dzisiaj dużo jest dużych wyborów. Jeżeli chcesz, możemy to ustalić... Jakby, nie wiem, czy chcesz teraz ustalić, możemy to ustalić off-stream nie, i odegrać to, wiesz. Pójdziemy w to, co zrobiłby Malvin. Jako postać, okay. Która żyje. Jego decyzja. Dobra, znaczy wiem, jaką on decyzję podejmie, to już wiemy. Pytanie, jaką decyzję podejmie dusza Wincenta. A, okej. Okay. Znaczy Malvin jest gotów po prostu to zrobić. Bo domyślamy się, że Malvin jest gotów jakby dokonać tego rytuału, tak? Będę musiał to przemyśleć. Dobra, spoko. To dajemy ci czas. Nie musisz tego odpowiadać dzisiaj. Możemy to dogadać. Tak. Off i zobaczymy, co się stanie na następnej sesji. Tak jest. Dobra. Wow. Kae i Gareth, wy no, jesteście już przy koniach i po pewnym czasie jakby zza tego kamienia wraca do was Malvin. I to właściwie tyle. Wyraźnie blady Malvin idzie. Tak, jest niezwykle blady. No to co, jedziemy do kasa, co? I zapakowałeś martwego Wincenta na konia. Chyba nie będziemy musieli jechać do kasa. Co, zakopiemy go po prostu? Nie, możemy jechać do Tinty. No ale co z Wincentem, Malvin? Kiedy błyszczy ten lodowiec w Garecie? Na zielono. Wiem, o czym mówi? Tak, o błysku północy, czyli o północy. O północy. Ile nam zostało czasu do północy? Cały dzień praktycznie macie jeszcze. To był teraz, no to jest poranek, to co się wszystko wydarzyło, jest 9 rano. Mamy czas do północy. By podróżować w stronę Tinty. Rozbić obóz i może Wincent podejmie decyzję na temat przyszłości. Tak to Wincent. Co ty pierdolisz, Marvin? No, twoja matka mówiła, że straciła możliwość przywracania ze zmarłych. No, ja ją właśnie dostałem. Pisałeś jakiś pakt, Malvin? Znaczy Kaja, która jakby no, sama jest związana klątwą i... Szczerze, nie pytałem. Lustruję Malvina Divine Sensem. Czujesz potężną aurę boską, ale niezwykle mroczną i smutną, bijącą. Gdzie trzymasz tą rzecz? On jest tak jakby w kaburze, w której by był zwykły mój sztylet. Tam włożyłem ten. Dobra, no to z magiczny. Jego jakby pochwy na sztylet u boku, tam gdzie był ostrze wrednego noża, teraz bije stamtąd potężna, niezwykle potężna boska aura. Wskazuje na to i co to jest, Malvin, i ważniejsze, czym zapłaciłeś za to coś. Nie wiem, czym zapłaciłem i czy w ogóle zapłaciłem w tym momencie. Ale najwidoczniej Wincent nie wierzył w nic konkretnego, podobnie jak Killamort, jak
goście spod katedry od Kruczej Królowej przyszli też po niego i porozmawiałem z nimi. Rozmawiałeś? Gdzie jest haczyk? Nie wierzę, że za darmo skrzeił ludzi z dobroci serca. No, nie wiem, czy z dobroci serca, czy po prostu z głodu na smutne wspomnienia, ale powiedziałem, że świat jest skąpany cały w smutnych wspomnieniach i to my je dostarczyliśmy im za pierwszym razem. I jeśli wbiję ten sztylet w klatkę Vincenta o północy, to jego duch zdecyduje, czy chce wrócić, czy nie. Ale usłyszałem, że nie wiadomo, czy to będzie ten sam Vincent. Ja jestem gotów to zrobić. Na dobrą sprawę, czy tego chcecie, czy nie. Nie no, dobrze, kurczę, cokolwiek, żeby go ratować. Dobra robota. Gareth nic nie mówi, ale wsiada na konia i jedzie w stronę Tinty. Szacunek mały, wika i wsiada, jakby taka jest, ochłonęła już jakby. Vincent jest na koniu, jakoś na waszym? Przez swojego konia jest przerzucony i wy go prowadzicie na lejcach. Dobra, dobra, okej. Okej. No to ja chwytam jedną ręką za lejce jego konia i wsiadam na swojego. Mm-hmm. I tak próbuję go prowadzić i mówię... No to teraz wszystko w twoich rękach, Vincent. Jedźmy.